天气不又不。Dobra, Dosłownie. siema wszystkim. Z tej strony Supra. Dzisiaj będziemy komentować po raz kolejny finał, właściwie finały MGS Silesii 2020. W tym roku akurat będziemy grać jeszcze dodatkowo skauty poza soldami. Przy okazji cześć wszystkim komentatorzy. Gitara, witam. Siema. Dzisiaj z naszej ekipy. Dzisiaj w naszej ekipie komentatorskiej mamy tajemniczego zawodnika o niku Tyler. Mamy Mayfa, amomodowego zbuja, który lubi się przyklejać do ściany. No i mamy Bobera, Maćka Bobera, alkoholika. No i w końcu jestem ja, bo ktoś to musi pokazać, więc prawie bracia Tyler w komplecie, jak tutaj Wonder skomentował. Jak to Wonder przy Wonderzu. Zaczniemy od oglądania skautów, więc może zanim powiemy więcej na temat tego, może zanim zobaczymy w ogóle, co się tutaj dzieje, zobaczmy, jaka jest w ogóle drabinka dla skautów i wtedy będziemy mówić więcej i zobaczymy, co tu się będzie działo w tych finałach. Nie, nie odbanujemy ziomka twojego na czacie. Dobra. Kogo chcą odbanować? No nie wiem. A kto chciał, o tak zapytam? Pikczu. A to nie, nie, to nie. O, wygląda to, że Pikczu, nie, nie. Wygląda to, że mamy drobny problem techniczny. Tak czy siak wygląda, że będę musiał to po prostu przeczytać. Sekundkę. To za Brunner z czatem się pobawimy, jak będzie więcej osób. Co to za typ? Coś się zjebało generalnie. Ale powiem tak, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o Majka na ekranie. To był taki drobny myczek. Nie widziałem jeszcze gierki Majego i Stana. Nie wiem, czy ona się w ogóle odbyła. Jeszcze z tego, co widziałem na wynikach, to one nie były jeszcze dostępne pod kątem skautów. W drabince już do finału przyszedł Prażubr i będzie tak naprawdę grać ze zwycięzcą meczu Mały versus Stan. Więc to jest właściwie mecz, z którego zaczniemy. W półfinale Prażubr przegrał ale z Kefiem 3-0. Na odwrót, Kefiu przegrał z Prażubrem. Sorry. Ostro zjechał. Sorki. Był to dosyć potężny pojedynek. Tak czy siak, Kefiu będzie toczył walkę o trzecie miejsce z przegranym z meczu Rad versus zwycięzca meczu Mały versus Stan, więc może przejdźmy do konkretów, zobaczmy, co tutaj będzie się działo. To dawajcie, a miała być niespodzianka jakaś, słyszałem podobno. Więc wejdźmy na Melkora dwójkę, zobaczmy, co tam będzie się działo, tylko pytanie, czy nasi zawodnicy są gotowi tutaj. A widzimy, tutaj jest harde przygotowanie zawodnika Wonshu i... Tyler, kurwa. Przepraszam, Tyler. Gówner z 50. I Gówner z 50. Ja chyba Gówner z 50 kibicuję. Dobra, wychodzę z areny, Mayfu, zaczynamy. Dobra, zaczyna się cast. Właściwie to najpierw zacznijmy od mojego i od Stana, ponieważ to oni tutaj powinni zacząć grać. To proszę Niki ustawić. Z tego, co widzę, to Maja w tej chwili nie jest w grze, więc może zacznijmy jednak od waszego meczu Mave versus Tyler. Tak? Chociaż chwileczkę, ponieważ czekam, tutaj dostaję informację od Majego, że wygląda to, że za chwilę będziemy mogli zacząć. Właściwie on już był praktycznie przygotowany na to, żeby mu to powiedzieć, więc... No, ale też na PL przyjechał. Musimy dać mu... No, wygląda to, że była podwójna pizza z ananasem. To może nam powiesz genezę tej kamerki w prawym dolnym rogu, tego mema. Okej, okay, to dla ludzi, którzy nie grali w TFA od, nie wiem, od wczoraj, ten gość, który jest w dolnym prawym rogu, to jest legenda tego trybu, czyli trybu MG, MG Mike.
uznawane jako... Zaszczyci nas swoją obecnością. Tak, komentarz. Niestety nie ma mikrofonu. Widzimy tutaj Majka w studiu, pomachajcie mu. Mike jest dosyć skupiony nad pojedynkiem. W tej chwili Lunchbone Friends i Gówner 50, a nie Gówner 50 jest tylko na górze, na chadzie. I chciałem tylko zgłosić, że strasznie olałeś Rada, bo powiedziałeś, że... Tak jakby osoba, która wygra w pojedynku Stan kontra Mały będzie grać w finale, a jeszcze po drodze ta osoba musi zbić Rada. No to tak tylko zwracają uwagę, tak myślę. Nie. Przejście ten pion? Tak jest. Dobra, dołączymy na miejsce, gdzie gra Mały. Ja widzę, że cały czas pudełko na kanapki się bije, a nie... I raf. No ja widzę już Małego w spekcie, więc ja myślę, że on już jest mentalnie przygotowany do walki. Teraz jeszcze czekamy na zawodnika Gówner z 50. Monster wjechał pewnie. Gówner z 50. Jest tutaj pozdrowienie dla Maćka Bobra od gracza o niku Zinach. O, no ja pozdrawiam, Kamila pozdrawiam. W ogóle po tych pozdrowieniach o połowę spadła ci liczba widzów, także nie pozdrawiamy jednak. 33 osoby. Prawdziwe tłumy przyszły na to widowisko. To zagramy w grę i ostatni komentarz dostaje klucz do TF-a. Taki do otwierania skrzynki. Okej. Dobra, mamy już pierwszy pojedynek. Ruszyli. Ruszyli do boju. Jak na razie główny jest na prowadzeniu. Szybka kontra od Małego. Szybki pistol, gdzie jest ten pistol, jak siadł? Kurde. Pistolero. Mały wysuwa się na prowadzenie. W ogóle tutaj drobne różnice, ponieważ Mały gra akurat z wingerem, a Gówner z 50 gra ze zwykłym pistolem o nazwie Ayo Gurl. To znaczy, czy to oznacza, że on jest whipem? Nie wiem, ale Stan jest akurat podobno potwierdzonym whipem, więc tak jakby... No, gej. Może być. Ale wracamy do pojedynku. Mały w tarapat. Bo power. To już 5 do 2. 5 do 2. To już 6 do 2. Jezus Maria, leci jak jest. Gówner założył dźwig. Nie będzie chciał tego ucisku ani trochę obozować. Mama, tarapat. Jest kłopot. Mały zgubił się troszeczkę na mapie. Widać, że szukał przeciwnika. Szybki pistolet, pistolero. Ale Mały trafia. Dzwoń tutaj komentarz od naszego oglądającego, dzwońcie do Stana na Steamie, nie pochwalamy takiego zachowania. Stań, weź się offline, jak słyszysz. O, widać, kolejny frag od właściciela sieci Melkor TF. Pomalutko. Jako gospodarz areny. Pętlę swojej szyi. Właśnie chciałbym zauważyć, że jest to bardzo niesprawiedliwe, ponieważ Mały gra na serwerze i praktycznie na nim siedzi, więc jest to bardzo niesprawiedliwe. Wonder właśnie dzwoni do tego typa drugiego. To chyba pan. Gówner tak się przestraszył, że aż napisał hit na czacie. No hit, to prawda. Ale tutaj pojedynek na razie, powiem wam, że jestem troszeczkę zdziwiony, bo Mały tutaj bardzo dobrze sobie radzi. Stan pomimo swojego bardzo małego mózgu aimowo jednak na skaucie jest całkiem niezły. Tutaj widzimy 10 i 11 do 8 już. Widzimy, że Mike w studiu cały czas się odzywa i coś mówi tutaj głośno, ale kurczę, nie słychać cię, Mike. Mike, weź to. Musisz podłączyć mikrofon, stary. Fix Mike, please. Weź go, wyłącz, kurwa. Ja myślę, 11, że Mike 11, gra w doszło do remisu. Tak Mały tutaj podnosi się z kolan. Mały wychodzi na prowadzenie. Wychodzi. Zaraz szybka kontra, będzie szedł w ruch. Jednak nie. Szybka kontra od Gównersa. Też tego MG się nie da komentować, oni są naprzeciwko siebie i napierdalają, no ludzie. No tak, jest strzał ze strzałem, ale... pojedynek. Ale tutaj jednak... Dokładnie, tutaj jest naprawdę... Dwa mitrzosiki, cyk cyk i jest 13-14, patrz, jest 14-14. Właściciel na sieci Melkor TF pokazuje, gdzie jest miejsce ludzi, którzy go nie lubią. No gdzie? Na przegranej stronie tabeli. Dzięki gruby, potrzebowaliśmy właśnie takiej osoby, która potrafi czytać z ust. Pozdrawiamy cię. No Mały dalej remis, prowadzi. Web w web. Mały tanio skóry nie sprzeda.
Ej, naprawdę, jestem w szoku z tym pojedynkiem. Tutaj bardzo pistolety widzę bifowane, ale stan w końcu trafia. Ostateczności, tam było na 20 HP tak naprawdę. 29 strzałem z pistoletu, ale w końcu trafia. Oho, chyba mamy pierwszego zagranicznego widza. Który nie jest świadomy tego, co tu się dzieje. Greetings from East Bay. Jest 19-18 dla Gównersa. Greetings from Poland. Pierwszą mapę. No, mam opóźnienie. Wiemy, stało się to właśnie faktem, że w następnym meczu... Z BO3 czy... Nie. Pomyliłem się, przepraszam. Następny. Jeszcze jedna mapa? Jeszcze... No, BO3 tak, grają. BO3. To jest BO3, muszę zagrać jeszcze jedną mapę. Stanowi kibicujemy czat. Może przegląd memów zrobimy. Przenosimy się na... Nie ma loków. Przegląd memów. Mamy na ochłapach, próbuję wyjść z pokazku. Stan wygrał wynikiem 20-18. Mały pada. Na sukę balony. Widać, że Gówner chyba na swoją mapę trafił. Ale widzę, że produkcja coś nie nadąża. Jaduk to ewidentnie był małego. Zdecydowanie. Tutaj na razie do zera, do zera. O Jezus, 7-0 już. Czy mały powstanie z kolan? Jest jebany jak. No nie, na razie mały cały czas na kolanach. Na kolanach. Malutku wstaje, zobaczymy. Na jak długo. Dostałem wiadomość od jednego z graczy polskiej społeczności, dlaczego nie mogę komentować swojego chłopaka małego. Podpisałem kartkę. To jest strefa wolna od homoseksualizmu, gość. Strefa wolna od LGBT. To. Nie mówcie tak, panowie, tutaj, bo jeszcze zostanę zbanowany na Twitchu. Deszczu, we nie banuj. Sorry, Twitch administration. Sorry, Twitch administration, ja pierdolę. We are sorry. No ale jednak mamy tutaj parę punktów. Ale pistolero od Gównersa. O, Gównerso wygra. Jednak mały wraca do łask. Mike bez tych, bez rączek gra. Napije się chyba zaraz. On myślę, że teraz myśli, jak sfiksować błąd z mikrofonem. Pa! Smarka jeszcze szczera, kurwa nogami gra. A jeszcze ze starą gara coś tam? Stań, rozciągał się. Chłop się rozciągał. Mele, będzie mele, dawaj gówno zero. Gównerso. To jest od Bonkers? Czego? Mały jest w tarapach. Gówners? Nie, od Galers 50. Nie znam. Mały czap oddala się od zwycięstwa. Chyba to, mały nie będzie ręcznika. Tutaj mele poszło. Dawaj, kompromitacja sfera, no. Smele go. Nie no, widać, że Gówner z 50 to jest zdecydowanie lepiej przygotowany. Nie, czy nie jest z Highlandera chłopak? Wiesz, on się przygotował bardzo długo na ten pojedynek. A, już Gówners? Mały troluje, że niby sobie dzieli odpuszcza. Dzieli Gównersa od zwycięstwa. O, dawaj. Mały wygra. Dopiął swego. Mały, Supra, wiesz, że prawdziwy Mike przyszedł na nasz czat? Tak, tak. Aś odjebał. Okej, sorry. No nieźle, to nieźle się odjebało, no nieźle. Okej, trochę dziwna sytuacja, ale tak na dobrą sprawę to my tutaj nie chcieliśmy nikogo obrazić. Ale nie powiem, że się porobiło grubo. Wygląda na to, że... To chyba banicja będzie. Już nie ma chuja teraz. Sorry, Twitch administration. O kurwa. No widzę, że browarek wjechał. To może czyjąś inną mordę ustawimy teraz. Trzeba się mentalnie przygotować. Dobra, no ja mam pomysł, zaraz to kurwa zapodam. Dobra, zaraz będziemy kontynuować z kolejnym pojedynkiem. W międzyczasie zakończyła się gra 20-8 dla Stana.
Tak jakby ktoś nie zauważył przez to zamieszanie. Okej, okay, wracając. Dobra, to w takim razie czekamy. No, mały z gównercem no, to przechodzimy dalej. Tak jakby. Nie ma czasu, trzeba mieszkanie sprzątać. No teraz tak naprawdę musimy poczekać na Radę, tylko pytanie, czy Rad jest gotowy na kolejną gierkę? Dawaj, Rad, czasu nie ma. Jak coś pisz do TF2L-a, Nick Wonder, on za tym stoi. Tak, spamujemy The Wonderful. To wszystko Wondera widzę. A szybko, szybko, po szybko poszło. Ciekawe, czy zreportował. Takie rzeczy od admina byłego, nie? Nie ma żadnego. Za złotówkę chcesz umbanować. Za złotówkę dostanę. Nie, minimalny donate, żeby odbanować, to jest 20 zł. Pozdrawiam. Dobra, to myślę, że skoro Rada nie ma, bo wygląda, że on w ogóle nie wchodzi na serwer ani nic. No jak nie wychodzi na serwer, jak właśnie się pyta Stana na czacie, że jaką mapę? Aha, no to tak na dobrą sprawę. Poczekajmy aż pikną mapy i. Spokojnie. I zagramy. No, ja nawet proponuję, żebyście nawet w komentarzach te mapy wybrali, co by wszyscy już od razu wiedzieli wcześniej, tak, co chcecie grać. Zaraz będę mówił, jakie mapy tutaj będzie. No, jakąś spirkę chcę grać, ale to chyba nie na skauty. Czy grają na soldy? Nie no, oni na skauty grają. Na skauty. Najpierw skończymy z skautami, a potem wejdziemy do soldów. Nie miało być BO5, BO3 gramy gościu. Akurat tutaj jest BO5, no bo to już jest półfinał. O Jezu. Ty, to ja mam inny pomysł, nie? Pieniądze obstawiać to do mnie, możecie przesyłać pieniążki na obstawianie graczy, ja potem wszystko rozlosuję i wyślę. Pozdrawiam. Jeśli chodzi o map pool map, to... Właśnie w sumie jest map pool 5 map, więc tak jakby wybierają, którą mapę grają pierwszą. Ale widzę, że zaczęli od Granary Midy. Na razie idą web. Ciekawe, czy będzie o tym streamie post na TF2 TV, kurwa. Nie, no nic dlaczego miałoby być. Nie wiem, śmiesznie. Ja myślę... Ale i tak myślę, że ktoś sprzedał Mike'owi i on pewnie akurat streamował. Pewnie Wonder on akurat streamuje. Znaczy, ja myślę, że po streamie napiszę do Mike'a i go po prostu przepraszam, bo mogło to rzeczywiście z jego perspektywy wyglądać dziwnie. Wytłumacz tak, bo to jest polski stream, więc myślę, że na spokojnie możesz mu wytłumaczyć, że streamujemy Cups MG. I to miało być jako taki po prostu śmieszniejszy żart, ale no... Nie wiem, jaki odpowiedzi jak sobie tego nie życzył, to tyle. Znaczy, no myślę, że miał jak najbardziej prawo sobie tego nie życzyć, bo tak jakby on nie wiedział, w jakim kontekście jego wizerunek był używany. Oczywiście, że tak. To po streamie wszystko ogarnij. Teraz wracamy do pojedynku. Tak, dokładnie, bo tutaj wyrównany pojedynek. Gówner sprowadzi jednym punktem nad paparadzikiem. Paparadzi to jest rad, tak. Dokładnie. I nawet tutaj szef, mamy nie. Nowy, tak rad. Jakby nowy szat na czacie, spamujcie. Piątek. Juan Pablo, donated 5 zł, dziękuję. Stan jest matros, pierdala go rad. Ale rymowanko. No na razie to główne wygrywa, ale... Paparazzi dzisiaj zgłaszał, że coś jest, czuje się strasznie źle i dzisiaj mu może nie pójść. No. Niestety takich wydarzeń można przesuwać. Za duży sztab ludzi za tym stoi. Stresuje się chłopak. Pewnie. Lufę by walnął przed pojedynkiem i by nie było takiego problemu. Teraz zostaje 16-11. Gówner z 50 to Stan, a Rad to paparazzi. Paparazzi, ale nie umie pisać, dlatego jest paparazzi. Rad na kacu? No możliwe. No Wonder się tam nie odzywa i najlepiej. Byś podjebał i streama nam musieli zdjąć. Paparazzi wraca do gry. Bober utka i pizdę, tutaj pozdrawiamy Wondera. No. Iść tam, kurwa. Pal wroty. Dlaczego Wonder nadal bez pana na czat? Wygrał mapę. Gówner wygrał 20-17, ale mapa widać, że... Kurczę, muszę powiedzieć, że no to Granary Midli jest bardzo taka mapa pod Stana, bo jednak Stan pokazał, że
potrafi przegrać prawie do 18, znaczy do 18 z małym na wiadukcie, po czym zniszczył go tam do 12 czy coś takiego, więc widać, że to jego mapa. No a dodatkowo on miał taki tak na drugą sprawę spadek formy, bo on tam leciał frag i było aż 8-0 nawet. No. A tymczasem druga mapa, czy się rozgrzewają dopiero? Rad to gówno, stan jedzie go równo. No. Możemy zmienić tytuł streama, myślę. Tymczasem close gierka, jak to na MG. Pyk, pyk. Cyk. Ciu. Myślę, że paparazzi dopiero się rozkręca. Ja myślę, że... na tej mapie. Jest jeszcze dużo czasu, żeby się rozkręcić. Nie ma żadnych powtórek jutro, gościu. Jutro to jest wtorek. Wiadukt. Jest na razie 6-6. Sytuacja remisowa, ale widzę, że tutaj no paparadzik może pokaże pazur w końcu. Dobrze, Zinner, kurwa, już myślałem, że serio mówi. Gówner spłacił się maczetą. Paparadzik się... A, bez kitu. Jak ten mem, co Kuli wstawił z tym, kurwa, z żyletą. Żyleta PL. Stoi się kibicuje, kurwa. No, niezły komentarz, 9-7. Pistolety wjechały, gościu, pa. Znaczy, ja chciałbym tylko przypomnieć, że jesteś tak spóźniony umysłowo, Bober, bo siedzisz na streamie zamiast in-game, ale to tylko tak ci przypomnę. No tak, produkcja zadbała o content, o ten, konektarz. Ziomek, Melkor MG2. Nie mam, gościu. No pierwszy dzień komputer od miesiąca, kurwa, wy ode mnie. Masz konekta, kurwa. Musisz wykręcić korbkę, odpalić TF-a i lecimy z koksem, kokorzębo. A proszę bardzo. Międzyczasie... Kurwa, nie mogę tu wysłać wiadomości. Kto tu ACL-ki tak spierdolił? Na Steamie daj. Ja nie wiem, jaki ty masz nick na Steamie, chłopie. Ty masz pewnie nick jakiś, nie wiem. No kurwa, najwyższy papież. Twój stary papież. No, najwyższy level na twojej friends liście, podejrzewam, posłuchaj. I Hexeru. Ale wiesz, że kurwa nie sortuje się levelami, ty dał mnie. To jest gościu prestiż. Manik Maciek Bober. Znaczy ja mam... Nie. Ty masz jego ten... alias ustawiony. To jest ustawiony jako Bober, przez dwa o. No to nie jest. Bo ja na przykład u mnie jest Maciek Bober Welgaśnica, nie wiem dlaczego. Bo żeś se tak napisał po Dying Light'cie. A może. No to byłby dobry materiał na streamę. Myślę, że można powtórzyć kiedyś. 16-16, tutaj sytuacja jest bardzo zacięta. Gówners wychodzi na prowadzenie. Mapę mi pobieram. Gówners prowadzi 19-17. Rad tutaj szybka kontra. Rad nie ma miejsca na pomyłkę tym razem. 19-19, oj. Kurczę. Gówners wygrał. No, 2-0. Gówners wygrał. 2-0, mapa. To jeszcze 2-0. O, Amomot MG. Ale to Amomot na skałty też jest? No. Ja pierdolę. Tak zwany Octagon. Tak. Octagon. Fame MMA jest. Ale laserowy pistolet, Marat. Supra, też nasz tutaj wierny fan Wonder pytał się, kiedy robimy jakiegoś kapa w Jedi'a, bo Wonder chciałby w końcu coś w życiu wygrać. W Jedi'a? A w sensie, że co, że Pyre MG, czy co? Nie, no Jedi Academy, jakiś kap chce zrobić. Co to jest? Coś kapa w coś wygrał. To jest taka gra, że jak ty się urodziłeś, to ta gra już była i Wonder był w to kiedyś dobry. A, okej. Okay. Nie, po prostu chcę udowodnić, że jest dalej w to dobry. Znaczy, chciałbym tylko wspomnieć, że zaraz po nim był taki gracz jak na przykład Wiśnia.pl, no. Tak jakby zerowa konkurencja. No to już nie są przelewki, jak ktoś się Wiśnia.pl nazywa. To brzmi jak poważny gracz. Nie, to jest półfinał. To jest półfinał z Teraz już półfinał. To i teraz jest nie Echo ma Supra, tylko Maciek Bober ma Echo, który od 4 lat nie potrafi ustawić mikrofonu. Coś się popsuło. W finale póki co jest... Prażubr? I osoba, która wygra ten pojedynek, jest w finale. No to przypominamy, się że jeżeli Gówner wygra tą mapę, znajdzie się w finale. Rad musi jeszcze wygrać 3 mapy. Znaczy, no tak. Nie, no, rozkocuj sobie.
No to jest Wonder, czemu Wonder się nie bije o Finu? I do to dlatego, że to nie Jedi. Ponieważ Wonder ma wyjebane na MG. Tak. Będzie komentował na ogólnym kanale ten turniej przez 2 tygodnie najbliższe. Znaczy ja uważam, że ogólnie powinniśmy ustawić filtr taki na naszym serwerze discordowym Supra, że jeżeli Wonder napisze cokolwiek związanego z MG Cupem, powinno go mutować na godzinę, ponieważ ta, nie zapisał się, a wypowiada się najwięcej. No tak, ale może... Esencja Wondera. Tak jakby może się wypowiadać na ten temat, to nie zmienia faktu. Za rok Wonder wystartujesz, nie martw się. Ja chciałbym wspomnieć, że paparazzi wysunął się na prowadzenie z 14 do 11. 14 do 12. Gówners zwraca, wstaje z kolan. Gówners, robisz to. Nie Gówners, tylko Rad ma wygrać. Ja kibicuję Radowi. Au Rad, Pittsburghi do boju. Dawaj tam gościom jakiś śmieszny pistolet z laserami, kurwa. Czapkę pirata, we. O, pal gumę. O, nie ma go. Nie wiem, rusza się za szybko, nie widzę. Weź ja mam lepszy filtr, jak tylko Wonder się odezwie, to dostaję muta. Jestem za. To plus jeden. W ogóle zwróćcie uwagę, bo tu zaraz mogę się skończyć pojedynek. Gówno jest 18 do 14 z Radem. 19, kolejny frag. Cyk, 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 cyk. Gówno jest... 20. No ale fajnie się cieszy, machamy myszką. Gówno... Rad się wkurwił, GG napisał. No dobra, to, niezły rad. To oznacza, że teraz musimy rozegrać gierkę Rada. O, napisał. Pewnie słyszał na streamie. To dobrze. W międzyczasie wpiszmy wyniki. A, Wonder odwołał treningi przez koronawirusa i nie był przygotowany. To wiele tłumaczy gra, dziękujemy. Co on trenuje? No Jedi'a pewnie. Nie wiesz. Ale Wonder budował sobie gaming hat i ma za sobą trenera, dietetyka, coach. Dobra, no to teraz zagramy meczek Kefi versus Rad. To jest meczek o trzecie miejsce na skauty. O trzecie miejsce. Kiedy o pierwsze? No po trzecim. Po trzecim, nie wiem, Bober, ty masz takie olaga mózgu, czy udajesz? Nie, no w pierwszym się. W międzyczasie możemy obserwować te innych wojowników akcji, jeszcze sobie zmienić inne ustawienia na serwerze. O, przepraszam, tak mi się bekło. Na zdrowie. W międzyczasie panowie wypatrujcie, to nasi zawodnicy zaraz zaczną podejmować się na arenie. Wypatrujcie, czy Mike nie wrócił na streama. Nie no, my tutaj szanujemy MG Mike'a. Ta, zawodnik Valoranta, tier 3. Czy nie gra Valoranta? Nie no, gra. Był nie post gra. Na Twitterze nawet chyba. A to Kaydys raczej. No, śmieszne. Czy ja mam sytuacja. Tutaj moda? Czy ja mogę zbanować Wondera? Tak, na perma mówię. Proszę bardzo. Naro. problem zerknął. Właściwie problem rozwiązany. Fixed. System? Co mam zrobić? Nie, no nie przepraszaj go, co? A, no dobrze, dobrze. W międzyczasie pozdrawiamy Martę w tle. Tak, pozdrawiamy Martę. Może dołączę do grona komentujących tutaj. Masz pozdrowienia od wszystkich. Damskie tutaj. Spojrzenie będzie na gierkę. Co? Wypatrzenie tak. Zawodników. O, chyba będzie gadane. Nie, nie możesz pozdrowić. Czyżby Rad oddał Defuina? Również Kefiowi. Pozdrawiam i przepraszam za Kubę, on jest naprawdę strasznie niemiły. Ale cham jebany. No trochę przejebany. Przepraszam was tutaj za zakłócenia w naszym studiu. Jak kobieta się tu dostała? O co chodzi? O dziewczyna. Czajesz Wonder? To oni już grają? To nie są nasi zawodnicy. Havik i F4T. Dostałem tutaj propozycję, żeby wrzucić Howlstream highlighty zamiast Mike'a. Myślę, że nie będę wykonywać takiej techniki, ponieważ ktoś inny może to odebrać nieuprzejmie.
Może wrzuć jakąś mszę, bo są pewnie takie nadawane teraz na YouTube czy coś, streaming nie, i będzie... Nie, to jest jakaś już trochę przesada. Nie no, pożyteczne z przyjemnym będzie oglądanie turnieju jeszcze w kościele, jesteś stary. Nie poruszamy tutaj tematów religijnych, proszę. No ja słyszałem, że Wonder porusza. I ale to są tematy związane z Team Fortress 2 i religijne. No to też niedobrze. Ale wiedzą powszechną i ogólną jest, że od Wondera jebie gównem. Kto jebie gównem? Wonder. Ta, z kitu chyba. Nie wiem, nie spotkałem go, nie czułem. Dobrze, cofnąłem wykluczenie. Tutaj za namową naszej widowni cofnąłem wykluczenie graczowi Wonder. No, ale ostatnia szansa Wonder. Jest gracz Oniku Żyleta aka Kefiu na arenie Viaduct Middle. To o które miejsce? O trzecie. Tak jak już mówiłem, nie wiem czy radnie oddał Defuina. Wonder mi napisał wiadomość na Steamie, płaku. Płaku. Wonder zaraz znowu cię po prostu zbanuje, ja nie rozumiem, ty to chyba lubisz, nie? Masochista, kurwa. Ty tu grają jacyś już... Suicide by Cop. Żyleta leci WebWeb na samym początek, dobre rozpoczęcie, obaj zawodnicy. No cisza, skupienie. W głowie Mazurek Dąbrowskiego. Nic, 4-2. Mazurek Dąbrowskiego. Dzięki za follow, Misiek. Kurwa, mordo. Witaj w rodzince. Witamy w Melinie. Melinie, tak. Mały, ktoś ma jakiś ukoi do ciebie, prośbę. Na pewno szczegóły. To jest kartki. Pewnie, że chce sprzedać Opla. Pewnie seks. No 11-3, czy ty widzisz co tutaj się dzieje? Frag za frag. Ja nie wiem dlaczego Rad nie trafiał takich rzeczy na Stana. Bo tutaj trafia wszystko, Rad była za bułą jest po prostu. Jakiegoś pajasa. Chodzi o to, że Stan ma niewidzialny movement. No porusza Rad dominacja. Jak na wózku inwalidzkim, ciężko trafić. Czekajcie, znowu stream oglądam. No Żyleta, nie tego coś. Ale to wiesz, że ja na przykład Graba pierwszy raz słyszę, że mielibyśmy grać przeciwko wam? Tymczasem Rad wygrywa. Bez kitu. Będzie Wonder vs. zwycięzca kapa? Ta, normalnie zrób tak. Nie, bo wtedy się okaże, że Wonder jest najgorszym gównem na świecie i przegra do razu. I znowu całogólny zajebany, no. Przecież to jest wiedza wiadoma i powszechna. Myślę, tutaj była podjęta próba jak akcji słownik, takiej samej, jak na przykład na jest... stronie 42. Ostatni frag z Mele w ogóle. Kompromitacja. Ja nie wiem, jak dla mnie to Rad chyba specjalnie oddał ten mecz Stanowi, żeby się poczuł lepiej. Bez skidu. Żeby Kefy nie miał trzeciego miejsca. To wszystko spisek. To wszystko spisek, żeby tylko Kefy nie był na podium. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać z perspektywy Kefy tym razem. Z perspektywy Kefy, jak to widzę, że tego buła nie ma. Pa, nadrabia. Gościu. Ale teraz padnie. Oś kurwa, ale mocne kichnięcie. Ale mi się klikło, ja pierdolę. Jezus. To Bober jakbyś się zrzygał normalnie. Oj kurwa, było. Jak tam magistrze w ogóle? No zajebiście. Z czego ty magistra robiłeś? A kurwa, kiedy indziej pogadamy poza streamem. Tak, się tego? Chciałbym tego tak jak już a propos, tutaj gratulacje dla Maćka Bobra, właśnie niedawno został magistrem. To ja magister wywszedłem. Klap. O, tutaj też w czasie w ogóle Kefi wyszedł na prowadzenie na tej mapie. A, to jest nieważne, mój magister jest ważny gościu. Raz o tym gadamy. Takie pytanie też od widzów, czemu obsrany głównym Smoothie się nie zapisał na MG Cupa. Tutaj ja cytowałem pytanie od widza, tak jakby. Proszę mnie nie pociągać za słówka. Mi się wydaje, że po prostu Smoothie trzęsie portkami przed tymi. Obsrał się. No a tu close gierka w międzyczasie jest, jakbyście nie widzieli.
Być może sobie puścić tylko streama w tle i coś robicie, tak jak ja. W ogóle tutaj po raz kolejny wchodzi paparazzi na prowadzenie. Jest jedna... Na tam jednopunktowe, gościu. Na dobrą sprawę, ale bardziej chodzi o to, że przegrywał. I teraz kolejny frak i myślę, że teraz będzie cyk, 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 cyk. Smoothie chyba ma zmutowanego wąsza na streamie. Żyleta nadrabia. Dzwońcie do rada, chcemy go 5 pojedynków. Nie, bez przesady, to będzie za bardzo Resident Sleeper. Tak. Nie no, nie do końca, bo oni w sumie lecą w łeb, nie wiem jak, nie pamiętam już nawet jak to było na tej pierwszej mapie, ale 12-14. Jest 12-14, to chyba ten sam. Na pierwszej mapie było 28, o ile się nie mylę. Okej, fuu. Żyleta Kefiu wygrywa, prawda? Kefiu. Znaczy, ja to myślę, że Rad zaraz wstanie z kolan, tak jak Kritzbergi w sezonie, i będzie dobrze. Który? W tym sezonie, no przecież Kritzbergi dostawały w pierdola, teraz wszystko wygranko za wygrankiem. A na Valoranta wszyscy poszli, wygranko za wygrankiem, nice. No trzeba pogratulować Kritzbergi, bo wygrywają Undera w składzie. Nie lada dziękuję, życie. Dziękuję. To utrudnienie, to tak jak w OSU macie Hidden Mode albo Flashlight, to tak Undera sobie bierzecie do teamu. Wiecie o co chodzi. A tu Żyleta, 2 punkty od zwycięzcy na drugiej planszy. O, tutaj poważne no, zarzuty od Gracza Wondera. Jak się odniesiesz do tych zarzutów? Maeve gra, nie może. O nie, Kejfu gra. Ostatnie miejsce w Divi. 19-18 na Kefie. Żyleta robisz to. Żyleta robi to. Rad, paparazzi. Paparazzi, robi to. Sprawia dopiął swego, brawo. Jeszcze jedna mapka i normalnie KFU do domu. Nie powiemy nikomu. To jak na Insomni krzyczeli, nie na Insomni, gdzie to było, na którym rani? Akurat to, na to zwrócił uwagę mały, to jest prawda, on ten miał mega chujowego spawna na tym ostatnim fragu. Ta, powtarzamy mapę całą. No. Powtarzamy mapę. O, ostatnia arena to jest MG, Octagon. 14 też powtarzamy. Wonder pisał, że powtarzamy. Ej, patrzcie tutaj na Octagon, oni tutaj walczą na arenie Ammomod. Zaczęła kliknąć coś. Tak, w ogóle wiecie. Dzięki za followa, Tyler. Dzięki, Tyler. A to ten, to wążył. Co? Kto? Nie znam. To to, kurwa. Ach, chuj, dobra. Wążu ma bujno wyobraźnię. Po tym, co wysywał na koncie z Tyler, podłoga, już mu nigdy w oczy nie spojrzę. Ja tak jakby pozwolę sobie zacytować tylko tutaj jednego mędrca, tak, który jest tutaj z nami obecny, że podobno jestem za głupi na tego trolla, ale to tylko tak powiem od siebie. Moje słowa, ale nie o wszystko, mówiłem. Tymczasem 7-7 jest, goście. Może coś skomentujecie, rozgrywkę. Jest to Kefi w ogóle znowu wyszedł na prowadzenie. Zobaczymy, czy on w ogóle tym razem je utrzyma na dłużej niż 3 fragi. No, na razie nie. Nie, na to na razie się nie zanosi. Jest już remis. No, ja myślę, że to jest fatum, bo już powiedziałem i nagle cyk cyk jest remis. Cyk cyk, Pamela będzie walony na sukę. Butle na łeb. O! Zamachnął się, nie trafił, przy czym nie zadał sobie damage'u. Pozdro Giera. No, myślę, że teraz rad się troszeczkę ale jednak nie do końca. Jednak w ostatnim momencie został pęknięty przez Żyletę. Żyleta, close gierka, pojedynek wieczoru. Żyleta, kolejny frag, kolejny, cyk cyk. What? Żyleta na fali. Żyleta tam tutaj widzę, że crouch jump script jest tutaj używany. Macha łapkami gorzej niż Wonder. Ewidentnie znaczy taktyka od Wondera zapożyczona. Wonder szybko na PW podesłał skryptik. To chyba ban? Nie, to nie, legalne. Nie, to jest legalne. What? 19-15 dla Kefia. Myślę, że jakoś z takiej różnicy punktowej będzie ciężko. Banuszu polskim gównem. This is really fucked. A Wonder polskim Stormem, no. Taka prawda, no niestety, tylko Wonder potrafi zrobić na rumerze. Nice. Wygrał, jest. 8-3 dalej czekasz. Żyleta wygra mapę. Żyleta wstaje z kolan. Coś ty narobił. Czy to pora na comeback? Czy to pora na kurde... Radę Reconer minę? No for defense.
Musielibyśmy zmienić serwer do tego. No tej mapy nie ma. Znaczy tej. Ja nie stajmontowałem mundera, tylko mały tym razem. Bebe, uspokój się. Nie zarzucajmy takich rzeczy. Dobrze, paparazzi tutaj 2-1 prowadzi póki co. 3-1, muszę innego TF. No przepraszam, 3-2 już. Bo ja też na streama teraz patrzyłem, Dawna trochę mam. Bezapelacyjnie. No i się biją 1-1, co to powiedzieć więcej. Bo teraz paparazzi zmarł. Paparazzi na prowadzeniu 7-3. Myślę, że po ciężkim treningu na salon zobaczę tutaj co powinien i gdzie klikać. MG na Reinhardtów, kurwa, no to by było. Ciekawe. Tutaj, BBTF zarzuca coś takiego. Kompleks Oxa uwąsza, kropka, 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 kropka. Nie wiem, nie. Kim jest Ox? Dokładnie, to jest najlepsze pytanie, jakie możemy zadać tego wieczoru. Taki znany plebejan. Kto to kurwa jest? Taki znany plebejan. No, brat wygrywa w samym razie. Kasków w opałach. No póki co to oni free shot, yellow. Tak, pi 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 laserowa dzidę. Tak, laserowy gnieździ. Nie, laserowy gnieździ. A co jest do wygrania za ten konkurs? Tym razem jest niestety tylko tytuł. Konkurs skoczni. Ale zajebiście, tak, 4 skoczni. Magikala, turniej 4 piesów. Podoba mi się, że mały zbanował Tylera, czyli mnie, za napisanie HLTF2 pick-up. Szanuję cię, mały. Majka byś zbanował, żeby tu nam streama nie zjął. Nie no, to się liczę, martwi, myślę, że będzie w porządku. No i już wiemy, że Paparazzi obejmuje Paparazzi trzecie miejsce w tegorocznym. Gratulacje dla Paparazzi. Gratulacje dla Paparazzi. Myślę, że teraz możemy przełączyć się na finał. Walkę wieczoru, czyli mecz finałowy. Czyli Prażub vs. Stan. Tak, teraz Prażub vs. Stan. To będzie spotkanie. Czekajcie, ja idę zapalić. Finał. Ej, w ogóle jesteśmy drudzy na streamie, ponieważ tak naprawdę to od nas tylko CJ ma więcej. No dajcie, wbijamy do CJ i wzywamy go. Panowie z czatu, potrzebny sub za Wąsza, bo poszedł zapalić. Kawa chcesz? Chodź tu komentować. Nie no, ja myślę, że tutaj tak naprawdę będziemy mogli kontynuować, tylko gdzie są zawodnicy. Nie no, kto normalnie ogląda jak goście strzela do robotów, kurwa, no. Jeszcze HL main. Weźcie mu cofnijcie obserwującego. To może rad na wywiad, jak Wąszu szluga tam kopci. O, myślę, że to dobry pomysł. Raz, dawaj tu raz. No ja myślę, że ten wywiad możemy jeszcze zrobić na koniec finału. Nie opadły. No z trzecim miejscem będziesz po finale robił? To się no tak. Nie, to nie ma sensu. Lepiej teraz, wiesz, świeżo po gierce. Emocje, ręce się trzęsą, gości jeszcze nie opadły. Zobaczmy, gdzie są w ogóle nasi zawodnicy z gierki finałowej. No to w tym czasie myślę, że można szybki wywiad. Dobra, w takim razie zapraszam panów w ten kanał wyżej, to tutaj przeniesiemy do kanału kasterskiego. Do studia, zapraszam. Do studia, tak. Studio na Jasnej Górze się znajduje. Kogoś to interesowało. Nadajemy. Na polu antenowym. O, widzę, że na dobrą sprawę gracze finałowi dołączyli do areny. No, to chuj z tym wywiadem, lecimy do finału teraz. No tak naprawdę jest jeden gracz, ale właściwie lada chwila zacznie się ten mecz. Sorry. Okej. Nie sądzę. W międzyczasie dzięki za followy Red i Maciek Kejkem. Ja mnie znajdę przy Pyro Highlanderowy i Grabo Boy. Ruszyli, a nie, to na kruntki w AMG. Yin jakiś. Nieproszony gość. Yin to jest zawodnik finałowy, tak zwany prawy. No kurwa, się z tej ludzi ustawiajcie. Rundki w AMG wpierdala się w wielki finał. To akurat nie jest zawodnik finałowy. To ja tu widzę, że jest wielka rozgrywka. Dokładnie. Kibic na murawie. Ponieważ zawodnik główny z 50 w tej chwili dołączy na serwer. Coś tu się chyba podszywa pod kogoś.
Ochrona, proszę wyprowadzić tego pana. No mam mieć, bo oglądamy sobie jakieś kasze tej pojedynki. No ale to jednak nie było na tyle ciekawe. No ale zobaczmy, bo tutaj zawodnik gówno z 50 już nawet czeka w spektach. Dołączy na arena, bo wygląda na to, że zaczynają od oktagonu. Oktagon. A jednak nie, jednak wiaduk midu będzie jednak pierwsza. Wiaduk midu. To będzie pierwsza mapa w tej serii. I ruszy. Tak to jest kto? Aha, Stan to prawy, ten główny serwer. Dokładnie. A, bo to jest 5, dobra. Komu kibicujecie? Ja prażu prawie. Ja lepszemu. Ja jestem bezstronny jako kaster. Dokładnie. 4-0. Każdy ja mówię, że prawie go porobi, pak, jak dziecko. A pistolecikiem. No, kurwa, nie wyszło, ale zaraz wyjdzie, pa. Wąszu, profesjonalna kasterka, może zapalić, kurwa, jola. Stan wraca. Finały. I wraca do meczu. Nie, wraca. Póki ja tak naprawdę powróciłem. Tutaj prażu frag zagrałem, nie wiem, 8-2 już. To normalnie. Jak to powiedział grupa? Klepańsko. Prażur walczy o prawa pewnej grupy. Przepraszam. Gejoza. Nie wiem, czy mogę mówić. Nie. Nie, tutaj nie używamy takich słów. Możesz ująć to w kulturalnych słowach. No to mówię, pewnej grupy społecznej. Bardzo nisko położone. No, może nie przesadza, się nie przesadza. Tutaj. No, wygląda to przerwa techniczna, ponieważ Inea daje dupy przy dostarczaniu internetu do Poznania. Dawaj, Inea Poznań, pozdrawiamy. Dobra, ruszyli. Tak, ruszyli, koniec pauzy. No i wyjebane, 5 HP i tak. 10-6 to aktualny wynik. Prowadzi Prażubr. Pasibus. A.k.a. Ty też to przeczytałeś, Mave? Tak. Ja to wysyłam na stream, żeby to nie przepadło. No dawaj, zaraz się pyszkuję. Nie, żeby coś, ale to jest naprawdę. Tata. Tak z ciekawości, wiesz kto to napisał? Tak chciałbym pogratulować tej osobie. Nie mam pojęcia, ale jest bardzo mądry. Ja się kurwa zakusiłem od tego. No, dawaj, a w międzyczasie w ogóle wpierdol, to jest 17-17. 17-7. 17-7, sorry. 18-7. Ale lawina komentarzy, ojejku. Znaczy ja mogę wyrzucić swoją wiadomość? Tak, kurwa, kliknę. Nie, mutkę, wyruszli. Kurwa, nie mogę. Jak co? No nie ukrywam, że jest to wiadomość streamu na pewno, to tak jakby highlight całego streamu ta wiadomość. Tam punkty macie, może się o, na mamy już pierwszą mapkę. Prowadzenie jednej mapy. Wiaduk Middel. Wygrał normalnie. Wygrał. Teraz przenosimy się na granarkę. Gubner z pierwszym fragiem. A czemu nie ma kapa 6x6, tylko 1x1 jakiś gościu? Kurwa, monitor spierdoliłem mogę, ja pierdolę. Monitor mi zgasł. Kurwa, co się dzieje? Monitor nie, mi serio. Mario na 2020. Kurwa, Bober, musisz przeinstalować system. Ale śmiechawka, o kurwa. Zatrzymajcie tą kartę. Pozdrawiamy Mariana. Pozdrawiamy Mariana. To była legenda polskiego Team Fortress 2 w roku 2009, chyba 10. Tak. O, są mi ze Szkolingradu koledzy. Siema. Ja tutaj chciałem na streamie poprosić gracza o nicku Tyler o niepisanie takich komentarzy w stronę innych. Niestety jest banalne. Akurat bez beki to nie ja, nie wiem kto to konto założył. A ja nie bez beki to też mówię. Wonder zostaje banalem teraz. Właśnie to nie będzie szansy, ponieważ Gubner nasza aktywna moderacja zareagowała natychmiast, ale w międzyczasie Gubner właściwie wyszedł na prowadzenie, tutaj kolejny punkcik.
Jak widać, widać, że Granary mi to jest jego dom. Żywioł. On tutaj mieszka. Widać, że żyje pod tymi kontenerami i żebrze co jakiś tak, czas. Tak, jak Menel. Mi się wydaje, że to po prostu kontenery streetwearu. Kontenery streetwearu. Tak na dobrą sprawę to my powinniśmy grać na mapy, które jest sponsorowane przez firmę Stan.pl. Pozdrawiamy Bob Aira. No, pozdrawiam. Pozdrawiam. Widzicie? Miłość od widzów, kurwa. Aby tam was szkolują. Nie, kurwa, Wonder. Nieprawdziwy. Kim jest Boy Next Door? Pewnie alt konto Majka. Pisz po angielsku, pisze yes, yes, man. To nie mówcie będzie... głośno o Overwatchu, bo zaraz przyjdzie tu ślepa no właśnie, Istos, albo jakiś inny i będzie się śmiał z Wondera, że to on został wybrany. do Team Poland Overwatch. Albo jak on miał Balabunga jakoś tak. Nie, Dubidumba. Dubidumba. Okej, ale w międzyczasie w ogóle sobie Stan prawie wygrał tę mapeczkę. Znaczy, no już tak jakby na razie jest na prowadzeniu, 18-13. No ale mu się uda. Teraz prawie łapie byka za rogi. Albo Furasa. Chociaż nie do końca. Nie powiem gdzie, nie powiem za co. Ale widać, że Stanowi trochę psycha siada, jak obserwuje jego celownik, to tak trochę drży. I Stan wygrał, druga ma prawie Stanę. Aj chuj, znowu tracimy na 10 minut. Może te donaty to na obiad dla mnie, bo nie zjadłem przez ten kurwa kas. I Wonder skasowany, nara. Wonder znowu został zbanowany. Co on tam pisał? Dupa Dumba napisał. Przenosimy się do oktagonu. To jest szkalowanie innych zawodników, to nie popieramy tutaj. Masz bana, gościu. Dlaczego pupa czatu mi znikło? To tak samo jakbyś na Discordzie zablokował sobie Wondera, to nagle wszędzie widzisz zablokowane wiadomości. Teraz wyślę śmieszny obrazek na ogólny, czekajcie. Na ogólny, że na Discorda? Tak. Ale tutaj też, to akurat jest bardzo równo 4-4, przynajmniej na początek. Kurwa, chyba zgubiłem. Ja myślę, że tej grube sugeruje dobrą uwagę, ponieważ chat na pewno nie znika, jak się ma subskrypcję. Oni Jak jest Wonder, to nawet jak nie masz subskrypcji, to nie znika. Oni tak naprawdę tutaj cały czas frag za fragiem. No jest łeb w łeb, naprawdę. Nie zwracasz uwagę? Tak, no ja cały czas obserwuję to, ale jest to tak, wiesz... Kurwa, no ciężko coś z tego wyciągnąć, bo bym musiał cały czas zmieniać zdania, a tu naprawdę jest tak punkt za punktem. Raz jeden zdobędzie szybciej punkt, bo tam dwa pod rząd zabije, a raz drugi i tak o jeden punkt cały czas walczą. Ale tutaj widzę, że Prażów trochę na prowadzenie wychodzi. Ja myślę, że dla Stana przydałaby się tutaj taktyka pod tytułem klej w sztywcie. Może by zadziałała? Myślę, że jeszcze zobaczymy tę taktykę tego wieczoru. To, że wsadzasz sobie klej w sztywcie w dupę i przyklejasz się do ściany na modzie. Pontonowy, kurwa, humor. Nie raz. To jest jego... Ale przyznasz, Maeve, że jak grałem wtedy z tobą tą taktyką, to no, nigdy byś nie powiedział, że to jestem ja. No. Jeszcze napisałeś GG, było ciężko przez RZ. Wonder 17-17, ja w ogóle w szoku jestem, ta mapa jest tak wyrównana. Mega, lecą web w web. Nie no, naprawdę, to jest jakaś heca. 19-18 dla Prażubra. Ale to dobry, ciekawy finał. Prażubr... O, 19-19. O, ja pierdolę. Stanowi psycha siadła. Teraz mi psycha siadła. Psycha siada. Psycha is sitting down. Nie no, ja tam dalej kibicuję Stanowi, może by to jeszcze wyrównać. Jest jeszcze szansa, że na tym turnieju nie no, jest zobaczymy. Tak, jest 2-1. Przynajmniej raz graną mapę Reconer, bo to jest najmniej wybierana mapa, to znaczy 0 razy. Dobra, wstawiam śmieszny obrazek na ogólny, bo znalazłem.
Na szczęście Bakier, główny zawodnik Rollpol, zaszczycił nas swoją obecnością. Co to jest za team Rollpol? No. To tak jak z Połem, to oni są Rollpol. Rozdzielnia pasz Rollpol. Główny zawodnik tej organizacji to Bakier. No, i kto jeszcze? No co, jeszcze Masny Zbychu i Gutek 05. To nie, jest, to jest ekipa z pierogarni? To jest ekipa z Valorant. Z Rollporu, dokładnie. Z podwórza galery. Gościu, musisz chyba push to talk. Dłużej trzymać, bo cię ucina. No ty masz, jak go ucina, co ty gadasz? Ja go słyszę perfekcyjnie. Mamy inny mambę chyba. Tutaj praży prowadzenie cały czas, 6-3. Krawiec, boi. Dzięki za suba, krawiec. Krawiec, za te miliony zarobione w Valorancie. Już ej. Jakiegoś Lexusa masz? Ej. Czy tam Rolexa? Mercedesa. Niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego Kaidus jest kurwa coachem w grę, w którą nie grał, kurwa. Ma doświadczenie w innych gierkach. Nie, no ta gra się... Nijak się ma do TF-a, w którego no, ale grał. To co... Jeżeli potrafi zarządzać ludźmi, to może być coachem w każdej grze. Nie wydaje mi się. To jest za wczesny stadium gry, żeby kurwa coacha, który nie grał w podobną grę chociaż. Ale grał. Może grał, no kto wie. Wiesz, to, że na przykład... Valoranta. On grał, znaczy też mi się wydaje, że grał w Valoranta, ale wiesz, to, że nie jest dobrym aimerem, bo mu ręka tam nie pozwala na to, bo ma cały czas kontuzję tej ręki. Teraz nie zrobi no... operacji, kurwa, tylko łazi z gipsem. O nie, wiem, Bober, pozjadałeś wszystkie rozumy z tego, co widzę, ja więc wiem, nie co, będę. RSA, ja miałem tak samo. Kolejni zawodnicy Rollpolu odwiedzają naszego streama. Mianowicie HP i Krawiec pojawili masz się. Masz na myśli 100 tysięcy Youngów na PL serwerze w Metinie. Schowany jeszcze na dozę. Granulatu dla świni. W międzyczasie Inz wygrywa 15-10. Wygląda to, że to nasz pojedynek się zbliża do końca. Tak. Nie zapeszaj, ja tutaj cały czas trzymam kciuki za Stana, bo prawie ja jest dla mnie odpalony. No jest on fire, on kolejny frag. Dwa punkty dzielą go. Ma mega ratio, ale na koniec. Czy to pora na comeback od scouta? Uniku główny RS50? Niestety nie. Nie, jednak nie. Prażu? Jednak... To wie, jeden punkt to zwycięstwa całego turnieju. Czarny koni. Wygrał. On to zrobił, proszę państwa. Koń zwolony. Zwycięzcę. Tegorocznej edycji. Nabywa go. MGLa Silesia. Jest to Prażubr. No, gratulacje dla Prażubra. W międzyczasie wrócimy tutaj do rozgrywek MG Soldów. Wyniki będą dopiero zaktualizowane po streamie na drabince. No, w międzyczasie zobaczmy pojedynek. Właściwie Stan versus RP został rozegrany, więc teraz może zobaczmy pojedynek Tyler versus Maeve. To jeszcze jest jakiś? Teraz chcemy, tak, czy, żebyśmy my z Maeve'em wyszli, czy nie lepiej zrobić, chociaż zagrał? Chociaż może zanim w ogóle to będziemy streamować, to może podejmiemy wywiad z finalistami tego meczu. A no tak, no tak, no w sumie racja, to nie głupi pomysł. Więc ja tutaj zapraszam Stana i Prażubra na kanał niżej, przeniesiemy tutaj do kasterki. Bakier oni są rozpisał w ogóle, się, czym jest Rollpol. Proszę, zapraszam do lektury. Ja nie wiem, czy oni są na streamie, więc tak jakby, gdyby nie to, że Naruto Gaming Club ma 30 kanałów, to bym ich przeniósł z tamtego kanału, ale no nie da się, bo jest za długa lista, gratulacje. Na szczęście ja mam takie możliwości, zapraszamy. Witamy tutaj Stana. Co zamieniło? Na Badlandzie 10 razy mnie zrozpiło w tym chaosie zjebanym i musiałem jakoś, nie wiem, po śledzenie chodzić w ogóle. Gdyby mnie normalnie rozpiło za wagonem, to... Jasne, bardzo nam przykro. Gratuluję wygranej, proszę. Jakiś komentarz w ogóle po meczu? Było łatwo, ciężko? Easy. Ciężko. No ja myślę, że nie wiem, 3-1, kurwa, 4-1. Miałem lepsze respy, tu widać. A co, spowodowało, że wygrałeś? No, po sobie tak punkciki zdobywałem. Stąd wychodził i nie miał jak tam skoczyć. No, ale to fakt, że na Badlands Meet te trespy potrafią być tragiczne. No one są dosyć tragiczne. Ja wnoszę o dogrywkę. To jutro.
A niestety takiej dogrywki w tym roku nie będzie. Myślę, że jeśli nie zdążyjesz Lana w przyszłym roku, to wtedy możemy o czymś takim pomyśleć. W przyszłe lato. To po co dogrywka? No wyturnij, gościu. To dogrywkę za rok. Po prostu przygotuj się na klepanie w następne wakacje i tyle. Klepanie, czaisz to? Dobra, czy chcecie tutaj jeszcze coś dodać? Bo jeśli nie, to myślę, że będziemy kontynuować z naszymi pojedynkami. Nie bacz transów. Kogoś pozdrowić, nie wiecie? Sorry, ale proszę nie na streamie. Aktualnie banuję cię na Mumblu, ponieważ powiedziałeś na streamie bardzo niecenzuralne rzeczy. Ogarnij się. Tak jak mówię, he is in amok, a after przegranko. Don't blame. Matku z bat. Dobra, teraz przejdźmy do prawdziwych pojedynków, czyli pojedynków soldów. Więc nas to teraz będziemy podejmować gracze Tyler i Maeve. Ale właśnie chciałem powiedzieć, że to tak trochę bez sensu, żebym zrobił teraz pojedynek Stan kontra Drad, żeby nie przerywać tej kasterki naszej. W sumie, dobra, rzeczywiście może, tak może być, więc przejdźmy do tego pojedynku. Tylko trzeba Radowi to powiedzieć, bo ja Rad już właściwie dołączy na serwer. Myślę, że on cały czas to śledzi na streamie. No to dobrze, pozdrawiamy Radzik. Bardzo dobrze. Pozdrawiamy Radosława. Ale ci siada na żołądek, wąszu. No właśnie, nie wiem. Wynapiłem się, słuchaj, jałowca i tak jakoś dziwnie. Nie, to miałem czerwoną porzeczkę. Ale dzięki stary, jałowca. Nie masz podjazdu. Co to jest jałowiec? Stary, pytaj mnie, a ja ciebie. Znaczy, ja wiem, czym jest sam w sobie jałowiec, ale ten napój jest dosyć taki ciekawy i dziwny. Ale jak on smakuje? Jak jałowiec. No nie wiem, jak ci to opisać, no nie wiem. Więcej niż 1000 słów. O Jezus. No, wygląda to, że mamy zawodników na mapie, więc w końcu Papa Radzik i Gówner zwalczą. Ruszyli do walki, pierwsza mapa grywana to jest Badlands Middle. Papa Radzik z Dershotem, już pierwszy. Ile teraz soldów? Pierwszy airshot na mapie dla Papa Radzika, gratulacje. Drugi dla Baber, sugeruje ci sprawdzić tę drabinkę, którą podesłałem wcześniej. Maciek Baber jak zwykle nieprzygotowany. Za późno informacje o transmisji nie jest dostałem. Szkołą i nie można zgłosić nieprzygotowanka. A Gówner będzie robić bombardowanie, ale jednak nie wyszło, tutaj został wyjaśniony w powietrzu przez Papa Radzika. A na sukę uwolony. Papa Radzika nie można tutaj, ja spodziewam się, że Papa Radzik jak będzie w takiej formie, to może dzisiaj wygrać to MG na soldy. No on jest... Papa Radzik. Znaczy, jeżeli mam być szczery, między tymi czterema osobami, czyli Stan, Rad, ja i... Znaczy Tyler i Maeve, to... Co to znaczy? To tak jakby ciężko jest mi teraz wyłonić wygranego. W ogóle, naprawdę. W ogóle zróbmy mały recap pod kątem tego, jakie były poprzednie pojedynki. Akurat były rozgrywane wczoraj, ja nie streamowałem i szczerze powiedziawszy żałuję, bo one były nawet całkiem ciekawe, ponieważ tutaj gracz Tyler grał przeciwko graczowi Bonkers i tutaj został bardzo szybko, bardzo wyjaśniony. 20-13-20-15. Następnie w tej samej drabince mamy tutaj Maeve, który podjął Loa i pojedynek był bardziej tutaj zacięty w stosunku do tego pierwszego, ponieważ... Znaczy tak, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony niektórymi graczami, bo na przykład Low też pokazał mimo wszystko klasę. Tak jakby, no wiadomo, Maeve jest jedną z topowych osób na MG, tutaj w Polsce. Nawet tak zwanym modowym zbójem. Śmiałbym powiedzieć, że nawet takim top 1 jak dla mnie. Ale mimo wszystko Low pokazał pazur. No i też gratulacje dla Alowa, bo z tego co widziałem, jego pojedynek ze Stanem też był naprawdę wyrównany. Nie był to taki typowy rol, jakiego się bardziej spodziewałem. Nie wiem, ja spodziewałem się gorszych rezultatów po Low. Te wyniki były całkiem fajne i też jak oglądałem gierki Lowa, to one były naprawdę dosyć soczyste w airshoty. Ale dalsze gierki, tutaj był pojedynek dwóch spoceńców, 1, 2, 3, 5, czyli Heli oraz Rad. Jeden z zawodników stosował tutaj nieuczciwe zagrania, które są określane jako bijem, delikatnie mówiąc. Jednak tutaj... Nie pozostał mu dłużny, jego przeciwnik.
I wygrał prawdziwie lepsze niż jeżeli ten, który używa śmiesznych stratów. No i dzięki temu właśnie Radosław gra ze Stanem. Jest 11-12 dla... Właściwie jest w tej chwili remis 12-12 po 12 punktów. Ale tutaj Soczyster szoty siadają Rada. Stan, żeby w ogóle podjąć Rada, musiał pokonać gracza o niku 3RP, czyli tak zwanego złotego golema. No, wygrał to tak naprawdę 2-0, ale nie zmienia to faktu, że jednak musiał podjąć dosyć potężnego zawodnika, ponieważ jest to zawodnik z dywizji drugiej. Więc nie byle jaki zawodnik. Od końca. Mimo wszystko. To jest jednak dosyć wysoka ranga gracza. Ale tymczasem Papa razi wysuwa... Razi airshotami tak naprawdę Stana. No, naprawdę Radzik tutaj airshot za airshotem siada. Kozacko to wygląda. Ja myślę, że tutaj w tej chwili Stan nie wie, co się dzieje, ponieważ on nie spodziewał się na taką ilość airshotów. Ja szczerze powiedziawszy, jak grałem z Radem, to miałem takie same wrażenie, ponieważ ja nie wiedziałem, jak Rad gra kompletnie na soldzie i jak zostałem sklepany do 14 na Granary Middle, to ja nie wiedziałem, co się dzieje. A tutaj no tak ja naprawdę jest powtórka z rozrywki. Tak, jeżeli mam być też szczery, to na przykład moja personalna opinia o Radzie jest taka, że demowo jest aktualnie najlepszym soldem tak sixes wise, no nie? Jeżeli chodzi o takie szósteczki, a w ogóle, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale się skończyła tutaj runda. Tak, no, w ogóle, a kto wygrał? 20-15 dla Rada. Rad zwyciężył. Teraz będzie mapa bardziej dominowana przez Stana, na pewno. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak zwany Octagon. Dokładnie. Czy będzie gra... To jest tak zwana królowa MG, czyli Ammo Mod. Ammo Mod zweryfikuje. No, strzelają obok siebie. Nice. Tutaj włączyłem tryb helikoptera, żeby lepiej obserwować pojedynek. To musisz wpisać sobie FOV Desire 10 i latać nad tym i odpalić dźwięki helikoptera w tle. Taki pasek jak w wiadomościach jeszcze wyświetli. Breaking. Ale w ogóle... To jest szczerze powiedziawszy, że jest Stana... Obstawiam, że to jest mapa, która należy do Stana, ponieważ to on się tutaj zwykle królował na tej mapie, ale jednak pomimo to nie czuję się tu jak w domu. Rad tanio nie sprzeda. Znaczy Rad bardzo dobrze movementowo gra po prostu. Stanowi czasami ciężko jest trafić tą rakietkę taką prosto pod nogi, żeby zadać jak najwięcej damage'u, bo wam mam nadzieję jednak mimo wszystko o to najbardziej chodzi, żeby te takie splasze za 80-90 prosto w nogi cały czas siadały. Ale po powie Stana widzę, że przez movement Rada jest mu bardzo ciężko. Niestety Stan porusza się jak na wózku inwalidzkim. Oj, beka z inwalidów, nie? Śmieszne. Okej, okay, to na dobrą sprawę już na respie to sobie splasza Rad, ale to jednak nie wystarczy. Ale tak kolejny punkcik. Właściwie oni tutaj idą o wiele lepiej pod kątem równości gierki. Z 8-8. Co prawda pod koniec pierwszej... Badlands Middle też tak wyglądał, też był bardzo na początku wyrównany. W sensie tak punktowo, nie? Mówię, bardziej... Radowi bardziej siadały airshoty, ale to Stan tam często jakieś wykończenie stosował. O, tutaj bardzo ładny airshotik od Stana. Gówners wyszedł na prowadzenie. Ale Rad nie pozostaje mu dłużny. Mam wrażenie, że Stan mega stoi. No lecą za ciosem. To prawda, właśnie tak się zastanawiam, no, czy on zastosował technikę kleju w sztywcie, ale to nie była tak technika. Uuu, nice! No, tak jakby zdaje mi się bardziej, że to Rad go strasznie rakietami zaunuje, tak że nie może się ruszyć na boki. To nie jest finał, tak? Nie, to jest półfinał. Sprawdź drabinkę. Nie, a z update mana jest. Tam wygrał Stan z RP. Gówners na prowadzeniu, ładne tutaj directy sprzedaje, ale Rad cały czas lepsze rakiety mu pod nogi trafia po prostu, non-stop. Co? Ja pierdolę, nie? Prawie mu się to udało. Była ta rakieta. Miał mega farta przy tym lądowaniu. No. Mimo to, nie udało się zdobyć punktu. Stąd nawet macha do publiczności, jednak granie na streamach Highlanderowych sporo tego nauczyło. O, kolejny frag. Wygląda, że jest szansa, że Stan tutaj pyknie. Jest szansa.
Szanse są, jak to się mówi. No, jest punkcik. Bardzo, okay. Ale teraz był tak chujowego respa, szczerze powiedziawszy, rad. Najgorszy możliwy resp. On tutaj nie za dużo w ogóle był w stanie zrobić, nie za dużo mógł zrobić, bo tak naprawdę dostał od razu na twarz dyrektora ze stoi i tak naprawdę to on musiałby natychmiast trafić coś i wystrajfować, żeby mieć jakąkolwiek w ogóle szansę, żeby z tego ostatniego fraga uciec. No niestety, tak są realia, a Momola. No, będzie grywane granary. Niestety, ale chyba... To poszedł question mark, ale tutaj widzę, że dwa downy z rocket jumperami, kurwa, się biją na łopaty, więc... Więc jest grywane spire, po to, żeby nie tracić czasu. Dokładnie. Przypominam, że mamy tutaj wynik pojedynku 1-1, więc tak naprawdę w każdej chwili może się wszystko zmienić. O, wygląda to, że blaszka. Blaszka była grana. Pierwszy frag i już blaszka grana. To nie podoba mi się to. Gdyby to było na lanie, to byłoby pite. Albo byłaby kolejeczka. Trzy kolejki, trzy szybkie. A, to jeszcze bardiej. Musimy drinking gierkę. Tylko, że Stan jest niepełnoletni, więc ja bym dał jeden na początek. Stan by pił Kubusia jakiegoś wodę, coś. Kurwa, albo Kubusia, o. Leona, takiego z kurwa. Dziubkiem oczywiście. Nie, no blaszka jest grywana. Tutaj oficjalnie proszę czat, proszę tutaj Stana pocisnąć, bo blaszka jest grywana. Skolujemy Stana i dostajecie bana do wyzywania teraz przez 5 minut. Możecie pisać co chcecie. Anarchia. Jezus. O, ale Stanowi rakieta wsiąkła, nie wiem czy to widzieliście, ja pierdolę. Strzelił przez szparę. Znaczy nawet nie przez szparę, prosto w szparę. Ale to było akurat bardzo, bo to rakiety... akurat nie było ładne zagranie, bo on tak naprawdę strzelił Radowi w respa, nawet nie dał mu wyskoczyć. No cóż, jak to mówią, tonący brzytwy się chwyta. No to prawda. Jednak z tych wszystkich pojedynków poprzednich, które oglądałem od Rada, to tak naprawdę Rad na wszystkich pojedynkach starał się grać możliwie jak najbardziej uczciwie względem swojego przeciwnika, dopóki ten przeciwnik grał tak samo. Tak, grał tak samo, dokładnie. Te same taktyki były grane, w sensie po prostu Rad gra bardziej pod lustrzane odbicie, to znaczy jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, więc tutaj nie można się przyczepić do tego zawodnika. Taki w ogóle styl grania MG mi się najbardziej podoba, bo on jest taki najbardziej w porządku wobec wszystkich. Dokładnie. Nikt nie może mieć do tego pretensji po prostu. No tak, no i to dokładnie, nie robi niczego pierwszy tak w pewnym sensie, no. No, całkiem ładne jeszcze tutaj od Stana. Na MG się nie liczy. Ja pierdolę. Mądrości życiowe Maćka Bobra. Jak na MG, gram MG Kappa, ale na airshot na MG się nie liczy. Kompletnie. Nie było tego airshot. Zapomnijcie o tym. Pomijamy tego airshot. Wycinamy akcję. A tutaj Prefire było zrobić ten, no, nie pykło. Ale to działa tylko jak się strzela pod siebie. Rad się przygotowuje na uderzenie. Uderzyli skyboxa, ale to już była śmierć dla Stana. Banią w sufit. Rad, piękne rakiety. Naprawdę, 16 HP Stan. Ty ugra coś o. z tego. No, śmieszna sztuczka. No i jest magik, kurwa. Jest magik. Magik był grany. Remove magic. I dalej do równi. Web w web. Wysyłamy magika na czacie. Ta. Dobra, ziomek, będę leciał. Elo. Okej, okay, nasza ekipa kasterska wygląda, że się trochę pomniejsza ze względu na pewne problemy techniczne. Stan... Ale to był żart, gościu. On mówił to w odniesieniu do magika. Do magika Piotra Łuszcza. Ty ze Śląska i nie czaje żartu. Tutaj piękny airshot od Radzika, tak jakby ktoś nie zauważył. Ale główny airshot widzę, że tak troszeczkę psycha siada. Psycha jest sitting down. To chyba było samobójstwo. To było samobójstwo. Znaczy, no i tak spoko, że chciał zagrać coś takiego, a nie spamować z góry. No dokładnie. Bez kitu. Hit. Wykrzyknik magik. No, szybko został tutaj sprowadzony do parteru Radosław. Kolejna próba.
Żart mi się o magiku przypomniał, jak już jesteśmy przy skoczkach. Mogę powiedzieć, czy pan? No wiecie, jaka była ostatnia płyta magika? No. Chodnikowa. Ha, ha. XD na czacie. Paparazzi na prowadzeniu, 17-15. Co z tego będzie? Kto to wygra? No, póki... W ostatnim momencie tak naprawdę zginął Stan, bo Drale mógł tego nie przeżyć. Miałby dosyć duży fall damage. No, witamy tutaj starego zawodnika Bera, aka Dinozaur, na czacie. 18-17, to jest mega intens, ale tutaj Stan z bardzo ładnym airshotem i przegrał to! Jezus właściwie Maria, 19-17. Jest tutaj. Czyli... Prawie jak w szachach. Jest już szach grany. Czy będzie mat? O, ale jest, będzie mat. Jest mat. 2-1 w mapach na razie dla paparazzi. Cybermat. Gratulacje. To jest półfinał. To jest półfinał i teraz będzie grana, teraz jest naprawdę 2-1 dla Rada, więc będzie grana ostatnia mapa i to będzie... A czy nie wiadomo, czy ostatnia? No to się okaże, ponieważ tutaj szale mogą się odwrócić. Ale piękny airshocie. No widzę, że tutaj w tej chwili Stan zastosował technikę ronda. Myślę, że zaraz od Rada wleci taktyka korkociąg. Proszę tłumaczyć jak te taktyki. Jak jest taktyka właśnie. No. Lecisz do góry i robisz spiralę w powietrzu. Parabolę tak zwane. Ale widać, kręcisz. Że Rad też jest nastawiony na wygranko. Tutaj dobrze się kręcisz trzyma. Kręcisz myszką. Technika rondo polega na tym, że grasz się po prostu cały czas wokół tego pierdolonego mida obraca w powietrzu i tak nie ląduje nawet, po prostu cały czas się kręci dookoła. I tak w dodatku powoli, żeby nie dało się go trafić. Uuu, ale direkcik! Uuu, czysty direkt, ja pierd... Papier. Airshot, airshot! W powietrzu. A, i airshot w powietrzu. Punkt. Airshot w powietrzu, czaj się to? Na prowadzeniu. Psować do tyłu. Szybkie sprowadzenie do Stana na ziemię. O, ale szocik. Gunner sam już widziałem, że myszką machnął jakby prawie shotguna. O, ale to było mega bliskie teraz. 13-17 pa, 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 HP. Co się dzieje? I tu grał, Jezu. Gunners. Czy Gunner ma dalej banana na czasie? Chyba tak, bo dawno się nie pojawiał. No właśnie, coś nadzieję, się tak. Czas zatrzyma, może go blokuj na chwilę, żeby się rozruszał, potem znowu ban. Wners na razie na prowadzeniu, 8-5. Uff. Uff. Ale to było ładne, oni obaj trafili chyba nawet. Naprawdę, Rad jest na fali, co się dzieje? Double airshot za double airshotem. Zobaczmy w ogóle, jak to będzie wyglądać z perspektywy Rada. Nie, cały czas teraz oglądaliśmy Stana. Tak nie, dlatego bo tutaj jeszcze to są stosowane. O, nice airshot. O, coś się nie trafiło rakiety w ziemię. Ale potem się trafił double. Wow. Znowu w powietrzu. O, Gunner z 11 HP, a jednak tej paparazzi nie chce grać na mele. Jezus, ale unlucky. To było mega unlucky. O, airshotik i chyba drugi paparazzi. Będzie, a nie, niestety nie trafił, ale punkt zdobył. O, tutaj zastosowana została taktyka przeskoczenia. Sus, tak zwany. Kto szybciej... O, nie! O, jakie lądowanie! No, obaj mega... Oboje mieli, tak? Jeden miał 15, drugi miał 10. I mega klaczowo zagrali. Zatrzymał fall damage'u. U, double i triple! Wow. Nie, Radosow jest na mega fali. Z airshotami na pewno. O, jakie nowe zagranie! Ojej! Nie udało się uniknąć drugiej rakiety. Ajajaj, na razie cały czas remis. Double został zablokowany w powietrzu podwójnie.
Gonvers napisał XD. Myślę, że to dobra mina do złej gry. On wie, że cały czas się oddala od zwycięstwa. Wie, na pizdę, uwalony za chwilę. A w ogóle rad wygra teraz cały mecz? Jeżeli rad wygra, to koniec meczu. No to chyba tak będzie. Nie no, Gunvers, comeback Izrael. No nie wiem, czy taki rad. 13 HP, rad 164. Nie, należy to wyrobić. 19-18 na rada. O, kolejny airshot! Tak naprawdę tutaj... No, Maria. Widzimy rada w finale! Nikt się tego nie spodziewa. Rad w finale, brawo. Na kogo? Na małego. Nie wiadomo. To teraz kolejny mecz. Teraz nie wiadomo, teraz będą grać zawodnicy Tyler i Maeve. No to ja wrócę na finał na rok. No wąszu kastuj. No właśnie, wąszu tutaj... Ja myślę, że podejmij rolę komentatorską. Może przedstawię już bliżej gracza Tyler. Gracz wzięty znikąd, jest podobno furasem, tak słyszałem, nie wiem, nie miałem z nim nigdy żadnych interakcji, jest zagadką. Człowiek zagadka. Kto to jest? Ja widziałem, że on został w ogóle zmutowany na Discordzie polskiej społeczności TF2 za pewnego rodzaju określenia i komentarze. O, gruby się zgłosił na kasta, gdy my będziemy grać. Bierzcie. Zapraszam. Ja się przenoszę na kanał wyżej tam do siebie, ja się zmutuję i czekam tam Maeve. Dobrze. Ja jeszcze pójdę na... Witamy, gruby. Halo, siema, siema. Muszę siema. Iść na siku, przerwa na siku. A, no dobra, ty, no to Maeve, zróbmy takie 5 minutek i za 5 minutek zagramy. No wąż, no papieroska pewnie, no. Dokładnie. No, wszystko jasne, kurwa. Dobra, to za 5 minut wracamy. Dobra, to możemy tutaj zrobić meczek z publicznością. Więc w międzyczasie może zagramy z aktualnym przegranym meczu ze Stanem, o ile się zgodzi. Ja myślę, że Stanowi psyka siadła po tej gierce. No szczerze powiedziawszy, ta gierka była mega bliska. Było koło. Mi się ogólnie TMG bardzo podobało. I w ogóle jakie airshoty strzelał Radosław, to one były niespodziewane i też bardzo ładne. Ja myślę, że Stanowi po prostu strach ręce sparaliżował, wszyscy nie mógł strafować i dlatego tak wszystko wyjadał. No, tego nie wiemy. Dokładnie. To tu jest? To jest główny, tylko poszedł do spekta. O, kówna z 50 dołączył do areny. No i wreszcie jakiś pojedynek, kurwa. Czekaj, tutaj zminimalizuję, ponieważ FPS-y mogą spadać. O nie, on robi taktykę ronda. Super, mam 3 HP. Czekaj, mam kabel podłączony. Szczerze powiedziawszy, ja nie umiem grać już na myszce, jeśli ma podłączony kabel. Siema. Po wypiciu 5 Muller Milk musiało to się stać. A Gerberek zjedzony, tak czy baterię naładować? Czy Gerberek zjedzony? Myślę, że tak. No to nie ma szansę na swój przeciwnik w takim razie. Tyler, The Creator. Grałeś kiedykolwiek z Taylorem? Możesz powiedzieć coś na jego temat? Bo to jest nieznana gra w tej chwili z tej społeczności. Ja widziałem, co pisze na czacie, ale niestety nie mogę się tak wypowiedzieć na streamie na jego temat. Jak przegrał takiego człowieka, to chyba odinstalowuje. Słyszałem ploty, że to dziewczyna tak naprawdę transseksualna, czy coś w tym stylu. Co to znaczy? Te ploty. No, że chłop się za babę przebrał, o to chodzi. Albo baba za chłopa? No nie wiem. Szacik. Nice. Jak to tam jest? Nie, to może jakiś Valorant later. po screamku można pyknąć, bo burzy już nie będzie raczej. A, więc nie wiem. Wiesz, że jak będzie burza, to. To nie wiem. Kurwa, chyba mam. O, nice! Nice time. Się bana dostaję. No to na 2 minuty to kurwa. Jebać. O, jest na chwilę. O, serio? Teraz jest grany showman. Widzę. Nie wiem, czy mam to kastować, może... Możesz komentować, póki tutaj wąż jest na szludze, to jak najbardziej.
Nie trafiłem. Muszę się przygotować mentalnie. Muszę wziąć teraz 7 łyków wody i iść do sobie po gumę do rzucia. Co to kurwa jest? Co? On w tej chwili stosuje taktykę ronda. Zobacz, nie. Jak on skacze. HP. Odpowiem zapytanie na grubego. Ranga to platyna 1. Siema, kurwa, dajcie unbana na Melkor. Perkon. Tak napisał. Perkon, żałujesz swoich czynów? Napisz, że tak, to cię odbawiło. Uuu, nice shot! Ale i tak nie wystarczyło. Dobra, wróciłem. Siemanko, gruby. Siemanko, mysz. O, widzisz? Perkon żałuje. Można go odbanować. Dobry chłopak. Dobry chłopak, nikomu nie zawinił. Wygląda za krat. Każdy kiedyś błędy popełnia. Wąż teraz awczy, może dojść i... Nie awczy, o cholera. Ja myślę, że to standardowe zagranie wąsza, idę na papierosa, po czym nie wraca. Ja myślę, że w tej chwili kontaktuje się z Tylerem. Uuu! O cholercia. Bez kitu dałeś Perkona na freestyle tutaj. Ja myślę, że to jest bardzo dobry plan. Nie, zdecydowanie nie. Ponieważ wtedy mogę naprawdę zostać być zbanowany na Twitchu. Dobra, mutuję się i idę grać. Dobra, ja tylko dokończę pojedynek ze Stanem i zaraz będziemy mogli oglądać wasze starcie. Bejcik. Mamy cię o znak, proszę. Supra, żeś gotowy. Dobra, to myślę, że można dać czas start. Dobra, lecimy z tym koksem. Dobra. Mecz wąszu, znaczy Tyler versus Maeve, czyli ammo-modowy zbój. Zacięty pojedynek. Znaczy już od razu są rakietki w dwie strony. To jeszcze, że powiedzieć, że mapa, w której tutaj można robić park trampolin przy surfowaniu. I już wygląda, że park trampolin Katowice się zaczął. Akurat nie znam się zbytnio na gameplay Osolda, więc będę tylko krzyczał, jak ktoś dostanie rakietę w powietrzu. Okej, ale tak naprawdę to szczerze powiedziawszy, miał wąż takiego pecha, dlatego, bo on tak naprawdę mógł nic nie robić, on to by przeżył, ale sobie trafił rakietę pod nogi i trafił teraz airshota Maeve'owi. To był całkiem niezły airshot. O, co jakieś śmieszne sztuczki próbuje robić Maeve, żeby uciec, żeby zrobić rocket jumpa. I tak został przechytrzony przez wąsza, dostał directora na twarz. Zabawa ze zwierzyną się nie opłaciła, jednak airshota trafił Maeve. Dobrze rozegrał tę partię. Tej ostrzał z daleka. Rakietą ziemia-ziemia. 8 HP i w ostatnim momencie niestety nie udało się trafić. Wączowi tego dyrektora, ale tutaj trafia Airshotika i został ściągnięty młodzieniec Maeve na ziemię. Kolejny frag włącza. W międzyczasie zobaczymy w ogóle, jak to wygląda ze strony Maeve'a. Maeve zjadł teraz rakietę. Jeden HP i no, próba nieudana. Tutaj włączu dobrze trzyma swojej przestrzeni. Ma low i właściwie na półce go trafił. Naprawdę mega fartowne to było trafienie. Ja myślę, tak jakby on, dokładnie wiedział, że on tam jest. Wąż pokazuje lata doświadczenia, który brakuje niestety Maeve'owi. Jego lata doświadczenia są tutaj w Minecrafcie. Ale to nie zmienia faktu, to nie ujmuje za temu zawodnikowi, ponieważ jednak na topowego zawodnika nawet remisuje w tym momencie, więc tutaj nie ma się kompletnie czego wstydzić. Maeve tutaj całkiem ładne strzały, director... Stary wyjadacz. Dokładnie, to zrobił bombardowanie. Dostał airshota i utrzymał się na ściance, 1 HP, a jednak stwierdził, że nie będzie takich tanich fragów robić, tylko będzie leciał tylko z najlepszymi airshotami.
Więc kontynuował walkę. 11 do 10. 10 do 12 do 10 dla Wonshot. Ładny airshot. 17 HP, czy będzie pora na sztuczkę? O, będzie, prawie była sztuczka, ale nie udało się Mayfowi. To jest skwitowane napisałem XD i ładne jarszacie podrzucenie i dokończenie. Co prawda to nie było potrzebne, ale wygląda nadal bardzo widowiskowo. Airshot, jeden punkt i podbite. IC airshot na koniec. Właściwie, zwróć uwagę, jak Mayf celuje. Jest mega spokojny, stara się możliwie jak najmniej ruszać celownikiem. Żeby cały czas obserwować przeciwnika. Mayf naprawdę ma małego sensa. Takie ruchy myszką, no nie widać. Nie powiedziałbym, jakbym nie wiedział, że ma takiego sensa. Ja na przykład nie wiedziałem. Mayf naprawdę dobra robota, tak naprawdę spam, spam, spam i cyk, kolejny punkcik. 3 HP, ale jednak on tutaj nie gra w tanie punkty. I też Wążowi nie chce pozwalać na takie zagrania, teraz jest w potrzasku. Próbuję zaspamować i trafił w ogóle Wąż, ale to już było za późno. Próba zaspamowania Wąża i próba airshota niestety nieudana. 17-15 dla Tylera. Kurwa, kim jest ten Tyler cały? Czemu ma w niku Wąż? Nie mam pojęcia, ja myślę, że on po prostu jest jego fan. O, może mieć sens. No i został wyspamowany, technika strzału jedną pięścią. To było całkiem zagrane. Podwójny dyrektor z jednego metra. 18-18 pragnę zauważyć, więc bardzo no tak. Walka. I to będzie... Ale mis, to był mega beef ze strony Mayfa. O, to było gejowe zagranie! Gejowe zagranie! Musiał, że ten punkt zdobyć. No, ale prawda jest taka, że na takiej randze pojedynku... Uuu, ale został sklejony do ściany! Obydwoje gracze powietrzu. Mayf trafia pierwszego splasha, Wąż również. Obydwoje gracze low. O, Mayf trafia, 20-19. No, naprawdę był potężny pojedynek. No cóż. Wygląda to, że czynniki i trzecie wkroczyły do akcji i uniemożliwiają dalsze rozegranie pojedynku. No, powiem szczerze, że ja nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Było blisko. Bardzo blisko. No. No, w międzyczasie przypominam, że to jest mecz półfinałowy. Jeszcze w drugiej części półfinału Rad wygrał ze Stanem. 3-1, z tego co pamiętam. I tak na dobrą sprawę to Rad się spotka ze zwycięzcą tego pojedynku, Wonshu Mayf. No, Stan tak naprawdę zagra mecz trzecie miejsce ze przegranym. Mamy 1-0, to była dopiero pierwsza mapa, jeszcze nie wiemy jaka będzie druga. O, to będzie Badlands Middle, czyli będzie pora na potężne airshoty, dokładnie w takim samym stylu jak MGMI, którego tutaj pozdrawiamy, pomimo tego, że nie był zadowolony na samym początku. MG Mike, no greetings hard. From Poland, no hate. One direct od... Uuu, ale airshot od Wąża! Ajajaj. To nie był świeży jump, oj nie. Muszę wyspałowany. Skakuję od razu. To park trampolin, 50 HP i strzelanie po ściance i to akurat się Wążowi udało. Czy nie pykał airshotem, podskoczył, tutaj zrobił dobry damage i Mayfair wygrał ten pojedynek. Jednak Mayfair czasami korzysta z techniki Orange 200 Ping i został takiego warpa, że ja na swoim ekranie, nie wiem jak wy to widzieliście, ale nie było dobrze widać Mayfair, gdzie on lądował i szczerze powiedziawszy, jakbym był w skórze Wąża, to też miałbym takie same trudności. Mayfair się spodrzucał, nie tak, zabija Wąż, no niestety. Obaj zabijacy tutaj lecą web w web. O, a nice airshot. Przy spadaniu te shoty są naprawdę widowiskowe.
Mave One Strafe, czy leci. O, w ostatnim momencie dostał dyrektora, właściwie Mave w niego wpadł. Tutaj doświadczenie jednak potwierdza wąszu. Kolejny szocik, airshot tam był. W powietrzu. O, Mave tutaj próbuje podejść za was. Tyle niestety. Lata grania w Minecrafta. Niestety to nie jest Skyblock, to jest Team Fortress 2. Tutaj musimy walczyć też bardziej rakietami. No, Mave musi się pozbierać do kupy. I chyba to robi. Zamyka przewagę wąsza, nie jednak nie. Wąs tutaj dobrze wykonał spam, dobrze przewidział, gdzie on wyląduje i strzelił właśnie w to miejsce. Tak naprawdę on broni tego kontenera jak swojej jakiejś królowej. 30 HP, myślę, że to będzie pora na potężny spam. To był taki potężny spam za 20 HP, ale nadal wystarczyło mu po to, żeby zdobyć punkta. Dostał niezłego headshota od Mave'a i nie mógł już z tym nic zrobić. Tutaj drobne mieściki i kolejna odpowiedź od Mave'a. Mave jednak 60 klatek na sekundę nie wystarczyło mu na reakcję. Polecamy przerzutkę na 144. Ale jednak Mave tutaj podejmuje potężnie, 70-70, bo tak naprawdę każdy jest na jedną rakietę i akurat tę rakietę był lepszy wąszu. Ole, dostał dyrektora! I jeszcze upokorzenie, Skyblock Minecraft. Niestety. Zniszczył Mave'ego własną bronią. Nie, bardzo dam. Tutaj dostaliśmy informację od kolegi z drużyny Mave'a, że Mave w tej chwili ma RAM wielkości 4 GB w komputerze, to może być problemem jego źródłem jego potencjalnych problemów z FPS-ami. Ale nie zmienia to faktu, że w tej chwili tutaj się liczą fragi, a nie klatki na sekundę, jakie ktoś ma pod zespołem komputera. Mamy 17-12 dla wąsza. No nie wygląda to za dobrze. No przynajmniej nie wygląda to pozytywnie. No może jednak pamiętajmy, że tutaj wąszu tak naprawdę ma stratę punktową w rundach. Więc to może być dopiero początek pojedynku prawdziwego. Ale Mave tutaj bombarduje wąsza w momencie, gdy on jest na ziemi. On dostał airshotika i dostał directa właściwie w ostatnim momencie, jak ich zginął, więc tak naprawdę tutaj drobną przewagę mógłby mieć nawet Mave, ale jednak dostał dosyć duży damage i stał w dodatku w miejscu. Ponieważ pisał wiadomość OK XDDD. On dostał airshotik, kolejny airshotik. Tym razem moim zdaniem, pomimo tego, że dostał tego potężnego double czy nawet triple airshota, to jednak tutaj Orange zrobiło swoje i nawet tutaj Wątrzyk skomentował, że chciałem tylko zauważyć, że ci trochę laguje. Ale niestety nic na to nie jesteśmy poradzić. Tutaj sugerujemy kontakt z firmą Orange w celu określenia opinii dla tej firmy. Teraz chwila, na którą wszyscy czekali. Amomodowy zbój pokazuje swoją formę na tej mapie. Dla gracza Bogdano. Szpiega w krainie. No i amomodowe zboje robią swoje. 2-1 Mave. Mave w końcu jest w swoim domu. Jest 1-1 w pojedynkach, więc tak naprawdę to jest pora dla niego, żeby wyrównać rachunki za tego badąc z middle. I tak naprawdę wygląda to, że te wszystkie pojedynki ze mną, z Wątrzem, z Kelly, tak naprawdę z każdym się odpłacają. On tak naprawdę tutaj mega strzela. 6-1. Tak jakby mam wrażenie, że on klepie tutaj wąsze przy każdej rakiecie. Akurat tym razem się nie udało, ale jest niezła kontynuacja. Wygląda, że żaden z zawodników nie używa taktyki klej sztywcie. Dobry wieczór, wróciłem. Dobry wieczór. Mamy tu jeszcze dołączył do grona komentatorskiego. Mamy tutaj tymczasowo Grubego. To jest znany komentator z meczów Bugatti Veyron versus The Junkers. Ten, w którym się popłakała druga drużyna? Dokładnie tak, tutaj pokrzępę na czasie dla Grubego. Schudłeś? Ja no żartuję, wiem, że jesteś chudy. Ja myślę, że Junkers to był w międzyczasie jeden z fajniejszych teamów, z którym mieliśmy do czynienia na europejskiej arenie 6-6. Ale w międzyczasie Mage 10-5 z Wątrzem. Trzyma go mocno. No jak Wątrz przegra, to beka. Jaki jest wynik? Jest 1-1 w tej chwili w pojedynkach. Ale jaja. Uuu, ale Ersz... Nie, to jest półfinał debilu.
Kurwa, dokonuje powrotu, a to Maeve nadal jeszcze wąsza. Tutaj Maeve naprawdę potężne strzały. On to ja chyba myślę, był mega bliski airshota. Zdetronizuje obywatela Łodzi. Maeve chyba stosuje taktykę teleportu. Maeve Orange. Maeve przegrywa w tej chwili z Orange. Maeve X. No, musisz wyjebać matkę. Trudno. Quizowanie. Quest quizowanie, to jest ta aplikacja, to jest ta aplikacja na Androida. Tak. Myślę, że za rok zamiast turnieju MG zrobimy to turniej quizowanie. Quizowanie, tak, Lana w quizowanie robimy. Tak, pytania z Team Fortress 2. O polskich graczy społeczności. Jakie byś zadał pytania w quizowaniu o Team Fortress 2? Zadałbym pytanie, gdzie mieszka najpotężniejszy zawodnik na klasie żołnierz od 2015 roku? W Czarnobrzegu. Miasta. Chyba, a gdzie? O, po 5 HP, Minecraft jednak taktyki ze Skyblocka da radę tutaj. Tam tak naprawdę Solar, albo przepraszam, Tyler chciał zrobić to samo, ale jednak tu aż tak mu niedobrze nie wychodziło, ponieważ on tych godzin nie spędzał walcząc w PvP arenach od Kartkiego. Wolał budować domki, no niestety. Widać, że łączą naprawdę tutaj budowę domki i windy. 19-12 dla Maeve'a i to chyba będzie koniec dla tej areny, tak naprawdę. W tej walce to może sobie grubo budować. 20-12 to naprawdę był świetny wynik. O, legendarny. O, czy to wygląda jak druga królowa MG. Ten pojedynek wygląda naprawdę zacnie. Maeve 2-1 w pojedynkach. To jest tak naprawdę 30 do końca pragnie Maeve zauważyć, więc myślę, że tak, więc poczekajmy. W międzyczasie przypomnijmy, jaki to był pojedynek. Mamy tutaj pojedynek Tyler versus Maeve. Z jakiegoś powodu jeszcze Wonshu napisał, właściwie Tyler napisał Wonshu, możliwe, że to jest po prostu fan Wonsha. Nie wiem, czemu w ogóle tak jest. Mamy tutaj półfinał MG Silesia 2020. On się miał odbyć na miejscu w Katowicach. Nazywam, że jednak sytuacja na świecie nie pozwoliła nam na zorganizowanie turnieju, więc przenieśliśmy wszystko do studia online na najlepszej serwerowni Melkor TF. Tutaj pozdrawiamy małego właściciela tego wszystkiego. Dzięki niemu to by się nie odbyło. Słucham? No właśnie z błędem napisał Kalifornia. Niestety w tym turnieju zabrakło nam takich potężnych zawodników jak Stelarz, czyli najlepszy shotgun w Polsce. Niestety zresztą też tutaj shotgun jest zabroniony na tej arenie, więc mógłby mieć spore trudności z wygraniem z innymi przeciwnikami. No ale no, szkoda. Myślę, że taki profesjonalista jak Stelarz wiedział, że nie przychodzić na taki amatorski turniej, bo wszystkim zniszczył, to jest wiadomo. Nie, to z nagród jeszcze. Szkoda czasu. No a teraz... No i Stelmate. 1-1. Czyli chyba musimy przejść do kolejnej areny. Wąż o drugie miejsce widzę, więc chyba przegrał. A duże różnice punktów i ma. Bez kitu. Nie no, detronizacja Maeve tutaj zajebał. 261 pointów. Nasz serwer wypierdolił. Nie, restartuje się mapka, ziomek. Okej, wróćmy na arenę, tutaj Wąszu jest przygotowany. Ja akurat nie jestem przygotowany, więc tutaj muszę załadować swoje paliwko. W międzyczasie rozpoczął się pojedynek mistrzów. Przynajmniej w tej części półfinałowej. O kurwa, 2-0 dla Wąsza. No to jest akurat moim zdaniem arena Wąsza tutaj.
Więc jak tak naprawdę on zwykle miał do powiedzenia. Co miał do powiedzenia? Dużo. Wow. W międzyczasie musimy tutaj wyciszyć jednego gracza za utrudnianie. Myślę, że nawet tak będzie lepiej. No jest 5-2 dla wąsza. Ja tutaj całkiem dobrze sobie daję radę. A to jest 20... O, był na chłopach. Miałem przyfarcił. O, 9 HP i kolejny spamik. Ale szybkie podrzucenie airshot i niestety się nie uda ze strony wąsza. Duży damage, może się uda Minecraft, a niestety nie tym razem. 1 HP? Niestety. A wygląda to... Wąszu chciał zagrać Minecrafta, ale jednak... O, ale directik! Całkiem ładny. Tak naprawdę pod kątem... właściwie ledwo udało się go zauważyć. Ale dostał directora z dołu. Majw naprawdę przy soli konkretnie. Zobaczmy, jak to wygląda ze strony Maeve'a. Maeve tutaj cały czas spokojny, ponieważ spędził cały dzień w schłodzaczu do arbuzów. O. Tym razem w ogóle Maeve wyszedł na prowadzenie. 10 HP i jednak nie wystarczyło, żeby dostrzelić tą ostatnią rakietę. Ale szybki airshot na początek. I dyrektor, żeby nawet nie był w stanie skoczyć. No, szybkie, inteligentne skoczenie po boku i kolejna próba zespamowania. Bombardowanie się nie udało, został airshotowany. Oj, próba na blaszkę jednak została podjęta i od razu została reakcja wykonana. Egzekutor Maeve zdobywa kolejny punkt, 11-10. O, teraz... Tym razem akurat szczęście zabrakło Maeve'owi, 11-11. To wygląda jak problemy z operatorem. Niestety. Chyba dzisiaj to nagruzu będzie zamawiana pod Salon Orange. Ja myślę, że oni teraz mogą mieć za to migrację do chmury. Może przełożymy soldierów na jutro? Nie ma takiej opcji. Jeśli nie jesteś w stanie kontynuować, to ja to zrozumiem, dlatego wtedy zostaniemy sami. Od razu to się mówię. Myślę, że Wondera powinniśmy wziąć na kastera wtedy. Tak, Wonder bez kastera. Nie, mogę z kuchni komentować. O. Będzie kulinarny stream. Nie, my akurat tutaj walczymy na rakietę, a nie na widelce i łyżki. Chyba noże i widelce. A to nie... A łyżką to kurwa. To tylko jeśli jest nóż karabit. 8 HP i mega taktyki. Maeve zrobił tutaj skok samobójczy. Skok, ja bym powiedział. Niestety nie udane. Włączył 19-12. I ile będzie w mapach? To będzie 2-2. Weź kurwa, nie marudź. Content zapewniam. Drama trzeba w tej rozkręcić. No o, ostatnia mapa. Decider. Dobra, to rozkręcamy dramę. Jesteś kurwą, Bober. A wepal w roty, grubasie jebany. Dobra, już mi smutno. Dobra. Kontynuujemy. To jest 0-0, na styk. Nie. To nie roastujemy w tej chwili, może to zostaniemy na później. Dobra. Później będzie rap battle. O, freestyle rozstrzygnie. Dla subskrybentów. Tak. To będzie ekskluzywka. Dawaj, super patronate, zapierdol, kurwa. Jakieś progi zrobimy, pojebane. Maeve tutaj w ogóle spróbował wyspamować samą wieżę, na której nie było wąsza. Szybki... To Decider, ludzie. Airshoty w powietrzu będą, pa.
Jeszcze nie teraz, ale zaraz. Uważam, że Shotgun powinien wyjść do sobie. Ale to było bardzo bliskie. Skoczył od przeciwnika. O, 51, czy to będzie strzał o ściankę? A, 51. Mayf w ostatnim momencie trafił. No, będzie pora na sztuczkę z jumpem, ale Mayf już jest nauczony na takie triki i on sobie na takie coś nie pozwoli. Zostaje, wykonuje spam z wieżyczki na skos. Drobny damage i włączy kolejny frag. Myślę, że Wąszu po tej gierce nie wypali nie więcej niż jednego papierosa. Bo ja myślę, że ten mecz jest mega dla niego stresujący, że podejmuje takiego amułudowego zbuja, ale jednak nie daje z wygraną. Tutaj zdobywa kolejnego fraga na Mayfie, więc 8-5 dla Mayfa. 2-2 jest w rundach, więc tak naprawdę to jest ostatnia mapka. A Wąszowi akurat nie wystarczyło HP, żeby wyskoczyć. Mayf tutaj ze stoickim spokojem podejmuje na wieży. Włącza. No, i to wystarczyło właściwie. Dżuki. Mega dżuka zrobił. Podskoczył, wrócił i cyk, nie ma fraga. No, naprawdę, tutaj... Dzieje się rzecz niesamowita. 13-6 dla Mayfa. Dramatyczny pojedynek dla Wąsza. Może się źle skończyć. Na ten moment wygląda. Już jest seria trzech shotów Mayf. Ale wygląda, że... O! To był mega beat ze strony Wąsza. Zobaczmy, jak teraz Wąsza... Jak to wygląda ze strony Wąsza. Może to też mu przyniesie troszeczkę punktów. To więcej pewności. 17 HP. Na styk nie wystarczyło mu. Tak naprawdę, gdyby tylko trafił rakietę trochę bliżej, już miał... miałby kolejny punkt. 17-6. Wygląda to, że powoli psycha sitting down. A, comeback jest możliwy. Niestety nie było Minecrafta ze strony. Oj, niestety bardzo taki respawn Mayfa. No, nie zmienia to faktu, że Wąszu tutaj podejmuje walkę Minecraft, ale nie wygra z mistrzem Skyblocku. Ale airshot Wąsza, naprawdę bardzo ładny. I szybki surfik. Ten airshot nic nie dał. Chciał cię zrobić... Marketa z escape planu, niestety to jednak nie było możliwe, ponieważ Mayf też już ćwiczył na takie sztuczki. 19-9, jest szansa na comeback. Czyżby? O, jest 19-10, to jest jeszcze możliwe, są kolejne airshoty. Gorsza pozycja do Wąsza, Mayf 18 HP jednak 19-11. On naprawdę tutaj robi mega comeback. To jest jak najbardziej możliwe. Nie próbował predikcji. 11. Zleżę, stopy. Doświadczenie tym razem wygrało. Mega airshot. Kolejny airshot! Nice! On naprawdę tutaj wykonuje mega airshoty. Splash jednak nie. Mayf tu ma dużą przewagę w tej sytuacji. Czy wreszcie to skończy, czy znowu dostanie w pierdol od Wąsza? Wąsz bardzo Mayf. Mayf wygrywa. Cytując Knoxa. No, muszę przyznać, że ja nie spodziewałem się tego wyniku i zapraszam tutaj do naszego kanału kasterskiego Wąsza i Mayfa. O kurwa, pod koniec już myślałem, że nie wygram. Musiałem to zrobić. Kurwa, ale tam comeback zaczął wchodzić na ten emocje były. Ja wtedy airshoty były konkretne. Myślę, że Wąsza wtedy szulgę odpalił podczas gry. Niestety, nie, w sensie, nie, no dobra giera była, najbardziej to mi żal tej pierwszej granarki, że tam do 19 to było. W sensie, to zawiodło. Kurwa, ja musiałem dwie rzeczy naraz robić, mianowicie gumę do rzucia, jeszcze grałem, no. Utrudnienie. Skomplikowana sprawa. Ja myślę, że większym utrudnieniem dla ciebie było środowisko, czyli Orange i jeszcze jeden dodatkowy, o którym możesz powiedzieć więcej. No dawaj, quizowanie coś, jakieś quiz. Dawaj, przyszłaj sobie, kurwa, quizowanie pyka. Może wywiad z mamą, dawaj. Dobra. Mamo, chodź! Chyba nie słyszę.
Głośniej musisz. Tak, w takiej willi mieszkam. Nie no, to musiałem megafon. Dawaj, zadzwoń do niej, wleć na pięterko. Możesz od Simpsonów pożyczyć megafony. Może po nią pojadę. Dobra, słuchajcie, nie marnujemy czasu. Już jest 20:25, jest to o wiele później niż się spodziewaliśmy, więc przejdźmy do kolejnego pojedynku. Teraz gramy o trzecie miejsce ze Stanem, ja gram, czy gramy finały? Nie, najpierw oczywiście mecz o trzecie miejsce, ponieważ zawsze najciekawsze pojedynki są na samym końcu. Spokojnie, myślę, że tu zdążymy, bo to zostały tylko dwie gierki. Więc teraz zapraszam Stana i włączę do swoich aren. Tutaj sugeruję też Wąszowi się wyciszyć, jak już jesteśmy w naszej strefie kasterskiej. Już sekundka, zaraz zaczynamy. Widzę, Gówner z 50 dołącza do gry. RP tak, raz wygrał ze Stanem i to był dosyć mocny pojedynek, naprawdę. No i zaczynamy od Grenner Meat. Czyli od jednego wielkiego jebanego parku trampolin. Chciałem krzesło ci rozgrzałem tutaj. Dzięki, o kurwa, ale ciepło. Nawet masz składacz podłączony na wszelki wypadek. Może powiatraczek pójdę, co ty na to gruby? Dawaj. Tylko nie wiem, gdzie jest on. A tutaj Stan zasugerował, że odpala stormowe straty. Czy to oznacza, że będzie gejo za gaming? Chłop nie ma już nic do stracenia. Mniejszości. Okej. Okay. To jest nazwa własna wymyślona przez gracza Kowal. No, ale się kojarzy. Okej, przepraszam. Spierdolenie gaming w takim razie, że nie obrażasz mniejszych grup. Może skoczył, nic nie zrobił, ale tak naprawdę i tak udało mu się zdobyć punkta. Punkta. Wszyscy są mile widziani, to jest... Chrześcijański. No, family friendly, tak, chrześcijański. W ogóle słabe tańczą. Kupony są strasznie w KFC-u. Jakby ktoś był zainteresowany, to już może nie być. Na stan wygląda to, że on będzie robił tutaj mega counter jumpy. Ale lamus. Ale dostaje za to karę i kolejnego airshota deny. Siadaj chłopcze na ziemię, kolejny airshotik. Że przegranie z taką strategią byłoby wielkim pokorzeniem dla Stana, bo prawie no przypomnę, że D2 żołnierz. D1 w sumie. D1, sorry. D1. To już wyżej od wąsza nawet. Przypomnijmy tutaj doświadczenie gracza Tyler. Zero doświadczenia na TF2L-u. Zero rozegranych meczów. A tutaj mamy przeciwko jemu przeciwnika na poziomie DIF1, który jeszcze w dodatku wygrał Mistrzostwa Świata w Team Fortress 2 w trybie Highlander. A, to żadne osiągnięcie. No akurat tak się składa, że to jest osiągnięcie, żeby pokonać Rosyjską Federację. W finale. Oni akurat też mogli powiedzieć dużo na temat pojedynku MG, ponieważ oni tak naprawdę chyba mogli być prekursorami tego, dopiero Amerykanie wpadli na to i stwierdzili, że zrobią z tego prawdziwy tryb. No to zawsze kurwa Amerykanie mają głupie pomysły. Tu było tak tym razem. Wygląda to, że coś się dzieje pomiędzy dwoma graczami z jakiegoś powodu. Czyżby problemy... Tutaj w ogóle jest jakiś flame ze strony dwóch zawodników w trakcie meczu. Chyba nie jest poważny turniej, tylko normalna gierka. Ja myślę, że tutaj ci zawodnicy chcą dostarczyć atrakcji w trakcie tego meczu o trzecie miejsce, zanim doczekamy się najpotężniejszych zawodników na finałowej tak arenie. Freak fight po pieniądze. Chance na airshot, ale niestety nie tym razem. Gówner z 50 i tak zdobywa punkta. To byłby klip. Ale zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy Gównersa, 1 HP. Okej, no musiałem szybko poprawić widoczność gracza. No, ale teraz wygląda, że jest wszystko w porządku. Gówner z 50 zdobywa kolejny punkcik, 11-10. A wygląda, że skończyły się już rakowe straty i tak naprawdę lecą na airshoty i akurat to był trochę taki niefajny ten fire. Nie stracenia, to przestali robić raka. No dokładnie. Big Balls Gaming się rozpoczął. Ale tak naprawdę ten shot jest jakby tą ręką tak wyprostował na desce, żeby trafić. Natychmiast to wystrzał. Na jakiej kurwa desce?
na desce, na której on trzyma myszkę. O, ho, ho. Shot spirit. Ale wracamy do pojedynku, bo walka dalej się toczy. Tutaj kolejny bijem w ogóle na czacie, nie wiem czy zwracacie na to uwagę. Ojej. Myślę, że to pojedynek między dwoma najbardziej toksycznymi graczami w Polsce. Ja myślę, że ten freestyle battle może zastąpić tę grę. Ja myślę, że ci zawodnicy nie powinny być chyba adminami polskiej Discorda, polskiej społeczności Team Fortress 2, ze względu na swoje toksyczne zachowanie. Przerywaj ten pojedynek, zapraszaj ich na Mumble i freestyle zamiast MG. Trzecie miejsce. To pokona mnie, dostaję. A był headshot prawie, było bardzo blisko, 50 HP i spamik i cyk, kolejny punkcik. Ja myślę, że tutaj obaj zawodnicy mają więcej do powiedzenia na czasie niż w ogóle trafianie airshotów. Znaczy airshoty też są jak najbardziej i oni są obaj w formie, ale to i bardzo dużo, bardzo rozmowni są w trakcie tego pojedynku. A i Gównersowi predik się nie udał, ale damage jest cały czas realizowany. Walczy z głównym damage dealerem. Minecraft, Skyblock. Nice, to był bardzo ładny strzał z Tylera. Tyler, the creator. Aka Furas. Furas? Od tych lisów? Tak. Niedobrze. Ale miał mega pecha, tak naprawdę to on mógłby to jeszcze przeżyć. Sam technikę spadającego liścia zastosował. Spadającego magika. Spadającego rapera. Spadającego rapera. Latający raper. Weź Paweł, skocz po picie. Pierwsza mapa. Magik skocz po frugo. Ty, a wiecie czemu magik miał tylu fanów? Dlaczego? Był dla nich oknem na świat. To dobre było. A ciekawe jak to moje warzywa na patelni. O, ale airshot włączył, nice. Kolejną mapę tutaj mamy. Badland Smith na meczu o trzecie miejsce w MGS Silesia 2012, tym razem zdalnie. 2012. Korona 2020, kurwa. Chyba. A ty to co no... się w czasie. Ja się cofam w czasie jak kartki. Ale airshot, nice! Piękny airshot. Esencja frag mówi. Myślę, że tu trzeba jakieś highlighty zrobić do casta. Ja myślę, że tutaj musimy zaprosić gracza Quill, żeby podsumował to w postaci jednego filmu. Ale nadal te airshoty są całkiem 42 HP włączył. Tylko proszę bez nadmiernej ilości edit. Tak co... proszę o to, żeby coś można było zobaczyć na ekranie. A nie kurwa trzęsący się ekran i hasz komorę. O, albo wiesz, jeden frag i taki ekran się zaczyna. Nie, Karks, to nie są finały, to jest mecz o trzecie miejsce, więc przedostatni mecz. W 50 filtrów i masz frag mówi. No, 10 HP, to jest wygląda wojna okopowa na jedną strzałkę. 50 czego? American Sniper. O, airshot, nowe zatrzymanie. Trzy strzały, do widzenia, włączył. Kolejny airshot, double airshot. Ale chyba to banable jest. Nie. Banable jest. O, to jest w ogóle jaki predik ze strony wąsza o ściale. Gumner z pięknym airshotem. Nie znałem jeszcze takiej techniki. I do web w web. Żaden z nich nie chce sprzedać skóry. To jest bardziej pojedynek o honor, bo z niepotwierdzonych źródeł wiem, że rywalizacja z tymi tych zawodników trwa już. Ale double airshot! What? Ale... I tak to wygrał Gówner z 50. Okej, kolejny airshotik i jednak tutaj spam się nie uda. Tak naprawdę Tyler tutaj nie podejmuje jakichkolwiek akcji minecraftowych i dostaje airshota od Stana. Znaczy Gówner z 50. Kolejna próba. Myślę, że akurat te obaj zawodnicy powinni starać się strzelaniem airshotów niż graniem w Minecrafta. Co prawda serwer Melkor TF Minecraft też jest, to i pozdrawiamy jeszcze raz właściciela sieci Melkor TF. A właśnie, ja nie dokończyłem Crackhouse'u. O cholera. To będzie projekt na... Czym jest Crackhouse? No to moja siedziba. A. Minecraftowa.
No to tak naprawdę, pod koniec, myślę, że pod koniec wakacji powinniśmy tutaj wszyscy wrócić na serwer Minecraft. No myślę, że wykończyć swoje budowle. Trzeba pozałatwiać sprawy, a tymczasem wracamy do pojedynku. Wynik to 14-14. Kiedy on ma mod? Ja myślę, że to będzie następna mapa. Myślę, że Amomoc zweryfikuje. To dokładnie, jest zwycięzcą. Też tak myślę. 16-14 dla Taylora. 15! To był szybki pojedynek. O, wąszu Keyboard Warrior. Ale podanie XDDD. To on mógł wchodzić na psychę, ewidentnie. To był uwa, HP! I... Uuu, nice! W ostatnim momencie ta rakieta trafiona. I nie sądzicie, że trochę na psychę mu wjechał? Nie. Mi się wydaje jednak, że tak. Nie, myślę, że to nie było zagranie psychologiczne. Mi się wydaje, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, ta walka nie trwa od dziś. I to było takie utarcie nosa. No, mocny damage to tutaj. O wodkach XXD. A tymczasem Bonsha dzieli tylko jeden punkt od wygrania drugiej mapy. Może tak jak i zdobywa go. Jest 2-0 w mapach dla Bonsha. Wąszu na prowadzenie. O, czyli Amomod zweryfikuje. Verification proces. Amomodowe zbuje. No już widać, teraz, że miejski surfing się zaczyna. Nie, to trampalko... Kurwa, macie. Ooo, nice! Chcę zobaczyć tutaj uczciwą grę z obu stron. Główny raz na razie przed całym turniejem zapytał się. Ale shot! Ale shot, nice man. I to jeszcze skillowy. Tyler jest w tarapat. Nie wie co ma począć. A ja bym już podał tą mapę na miejscu. Ja bym też, już FF i go next. Go next. Go next. A ja tam nie przesądzałbym tego, bo tutaj wygląda, że Stan musi zastosować park trampolin, żeby wykaraskać się z kłopotów. No wiadomo, AP. Wiadomo. Na Momodzie sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Nie ma to tamto. Z drugiej strony... Grać do końca. Z drugiej strony zwróć uwagę, jaką technikę w tym momencie stosuje Wonshu. Technika. O, double airshot! Wonshu musi wiedzieć, że nie ma do czynienia z byle kim. Ale dziwne. To było bardzo bliskie! Airshot i będzie double, niestety nie tym razem. No ale wystarczyło, żeby zabić tego zawodnika. 9-5 do Stana. Double? Nie, niestety. I tak zabija. Ale flick. 60. Przewaga 4-0. Więc już nie jest aż taki next. Jak na początku się zapowiadało. 10-7. Znowu obrona. Co chwilę przewaga topnieje. Przewaga topnieje. Zobaczymy, czy Gubner ją wykorzysta. O, to jest obaj zawodnicy od Politechniki parku trampolin. Ale co to ma znaczyć? Oj nie. Jak poleciał? Myślę, że w tej chwili ćwiczą awiację z małym. To był rocket jump, jak wiadomo. Amomodowy kodeks zakazuje rocket jumpów na tej arenie. Wiesz, ja jestem takim rycerzem, co trzyma się kontekstu Amomoda. Jest mówić, idziemy MG, rzucasz rękawice i wtedy się pytasz, idziemy MG. Tak. Ale... O! Walka o. Na kill off. Chciał wyjąć rocket launcher, ale nie miał rakiet. I kill 50. W ogóle pierwszy raz widzę taki uczciwy pojedynek na killowe, bo zwykle to się kończyło po prostu strzałem z rakiety w mordę. Ale nie, Gumner chciał to zrobić, ale wystrzelił sobie przed pojedynkiem rakietę, żeby pokazać, jaki jest dobroduszny. Okazał litość i nie, to go ja skupiło. Ja myślę, że to po prostu jest kwestia... O, ale uniknięcie! Myślę, że to była kwestia tego, że on już po prostu ma takie nawyki i tym razem chciał odejść od tego nawyku i pokazać to, że jest naprawdę prawdziwym kozakiem. Nawiązując do akcji sprzed sekundy, Stan źle policzył damage. Trójka z matematyki to nie przypadek. Ale Gubner z piękny show! Mały by powiedział, że rakieta mu przelatuje.
I by wyzywał grę, że gra jest głupia. Ciosami Tylera. A dostał directora ze 100. Directed by Tyler, podłoga, podłoga. 3 punkty przewagi. O! Gówner jest mega przeładował. On tak naprawdę to jak karabin napierdala tymi rakietami. Okrutnik, no. A wszystko albo nic. Tyler nie może pozwolić sobie na pomyłkę. 19-17 do dyrektora i... I... O, 22-1 w tym meczu o trzecie miejsce. O, czy teraz... Teraz będzie Spire. Ze wzgórze, czyli tak zwane Królestwo Tylera. Z nieoficjalnych źródeł to wiem. Królestwo G. Królestwo Gino M1. O, ale szocik! Na pożegnanie dostał rakietkę. Ej, co ty Heksel na czacie wysyłasz? Kasuj to z internetu. Co to jest? Usuwaj to, kurwa. Kasuj to! Co ty myślisz, że z dzieckiem masz do czynienia? Oj, w ostatnim momencie ten strzał był. Gówner z tej airshotik włączył, jest po trzasku, 19 HP, jest na skoczył na reszce. Po ryjów, jak alternatywka. To był mocny strzał. Hashtag to myje. O, jest, zagrana. Hashtag to myje. O, był prawie airshot. No, jednak zabrakło tutaj wykończenia, ale nadal nie zmienia to faktu, że Gówner z 50 wygrywa 6-2 z... Chyba chcą przedłużyć. Z Tylerem. Ja myślę... Jaki flik! Ale obrót! Technika małpy. Kołowrotka tak zwanego. Ja, to jest pradawna technika, którą on trenował już w 2014 roku. Aura miecza Berserkera. Dokładnie. Ponieważ on grając MG, robił coś takiego, że po prostu robił randomowy obrót myszką i często trafił i wygląda, że to znowu mu wyszło. Po prostu przypomniał mu się, jak to robi. Dokładnie. Tutaj widzę stare czasy, wspominamy. Supra myśli, że jest 2012. Gadamy o Magiku. Wszystko się zgadza. Ciekawe, kiedy Magik zagra końce. Ha! Nigdy. Czaj, wiecie dlaczego? Come on, please. Nie, no, nie. Yes. Może czas ostatnią płytę. Powie, dlaczego Magik nie zagra koncertu? No co, wydał ostatnią płytę i... Ale tu frak! Gówner z 50. Oj, czat się nie chce bawić. Nie skupcie się tutaj nad meczem, panowie. O, pauzę wcisnął. Pauza. O, headshotik Tyler. Tyler się nie myli w takich sytuacjach. Było blisko. No, zabrakło stanowi czasu tak naprawdę. O, naprawdę na styk była ta rakieta. Zwróciliście uwagę, jak go minęło? O, honorowy pojedynek, bez rakiet. Tak. I tym razem Tyler uznaje wyższość. Kamienny kilo w Sharpness 5. Myślisz, że tutaj zostały użyte zaklęcia jako myślę, że tak zwane enchantments. Koksa przed walką, może wydać sobie przewagę. Tym razem główny res odbił. Kefiu walczył z Jelenia. Kolejny Minecraft. To jest... Wynik właściwie. Ilość Minecraftowych jest najwyższa ze wszystkich pojedynków. No. Minecraft. A tutaj taktyka Heliego, niestety. On nie przećwiczył jej tak bardzo jak Heli. Myślę, że. Nie widział wąszu, ale jednak zabił. Stan ma i tak za małą pizdę, by grać jak Heli. Nie oceniając oczywiście. Nie, to tu nie chodzi o pizdę. Ja myślę, że tu chodzi o honor. No. Prawdziwi rycerze nie tracą honoru. To mi się podoba. Przypominam, że... Obu zawodników jest członkami klanu młodowych zbójów. Więc to jest tak na dobrą sprawę bratobójcza wulka. No, nieważne.
To jest po prostu sparring. To lepiej tak ujął. W małodowych zbójach honor stawiamy ponad wszystko. Kierujemy się wartościami Bóg, honor, ojczyzna. Ale to wyjaśnione. Ściągnięty w dół stan przez wącza Tylera. Piękny airshot. Holy pcia. Aj, była blaszka. Była blaszka z grona. No niestety była. Żeście w dół. Będzie, pita. Nie będę mu skoczył. W piątek, małe, w piątek. A Wulka, kurwa. Wulka? Ja przeczytałem Wódka. Aha, to sorry. Głodnemu lep na myśli. Kurwa. Głodny nie jest, a napić by się chciał. Bez kitu. Nie no, ja już mam przygotowaną amunicję na piątek. Amunicy. Nie żartuję. Supra przeładowany, kurwa. Ale! Market Gardener! Ale zniewag! Cholera. Wygląda na to, że Tyler wygra ten pojedynek. No i tak to jest 3-1 dla Tylera. Do Tylera. Pokczampy na czacie dla zwycięzcy. O kurwa, wysnęło się, panowie. Mayday. Ale intens giera. Brawo, brawo. Ale tak jakby ja do Amamoda to ja się poddałem w którymś momencie nawet. Ja po prostu ta mapa tak mi nie idzie ostatnio, że jak... Król Amamoda jest tylko jeden w Polsce. No ja. A póki co Maeve. Nie ma. Myślę, że jeszcze chyba walka będzie o tytuł Amamoda. Dobra. Jakiś komentarz dodatkowo? Stan, włączył? Chcecie coś dodać do tego pojedynku, czy możemy przejść do niego? Dzieci, spoko pojedynek do tego. Ja miałem wrażenie, że w trakcie walki to był taki właściwie przyjacielski pojedynek, bo ty tam... No strasznie, ja starałem się bardziej tak grać. Ze Stanem od razu wyczułem, że jak on tam mele wyciąga, to wiem, że nie będzie frajerzył, tylko rzeczywiście biliśmy się na to mele aż do upadłego. Więc to mi się bardzo podobało. Mi się też to bardzo podobało i to się całkiem fajnie oglądało. Ja tam powiedziałem, że ten konflikt nie od dzisiaj trwa. Że co? Jaki konflikt? Co? No, wiesz, rywalizacja może bardziej tak to ujmę. Rywalizacja rywalizacją, ale to wiesz, to też jak ze Stanem, żeśmy se grali właśnie bardziej jako ziomki, niż żeby tak, no nie wiem, grać full opór. O, ale airshot, nice, w międzyczasie. To prawda, nie jest to już komisyjna gra, mimo to zawodnicy nie wymiękają. Zawodnicy dalej lecą, ponieważ są potężnymi amomodowymi zbójami. Lecą dur. Tak. Dobra, w międzyczasie wróćmy do najważniejszego pojedynku tego wieczora, czyli do finału soldów na MGE Silesia 2020. I to będzie pojedynek przeciwko graczowi Radosławowi oraz przeciwko Maeve'owi pod pseudonimem... Czekajcie, ja wam sztuczkę zaraz pokażę. Wstrzymaj się, Supra, daj mi 30 sekund. Okej. Ale wiem, co zrobię chyba. Myślę, że zamienię go za... Stefano. Kiedy Stefano pojawi się na łajbie? Znaczy w sumie na Discordzie polskiej społeczności. Stefano jest graczem StarCrafta, więc pewnie nigdy. Dobra. Chłopaki, słuchajcie. Przepraszam, chodzi o Bogdano. O, Bogdano. Mogłeś mówić, że coś masz, to bym też się kupił. Ale ja to dopiero wiesz, po pierwsze stwierdziłem, że nie będę się odwaliał. Bojowy stream, kurwa. Maciek, ty masz chyba takie echo. Grolsza. Co jest z Radem? Czemu nie wchodzi? Nie wiem. Myślę, że Deathwind wraz zajebiście, moje wygra, możemy już iść. Dzięki za streama. Nie, wszedł, dobra. Owszem, dobra, mamy ostateczny pojedynek. Zobaczymy, kto to jest najbardziej spoconym soldem w Polsce. Pierwszy pojedynek odbywa się na mapie Gran Aremit. Walka z Orange się odbywa. Chyba nowy quiz się załadował. U mamusi. Ale to nie zmienia faktu, że Maeve jednak zdobywa kolejny punkt. Maeve tutaj się wyciszył, żeby odpalić tryb mnicha, żeby nikt mu nie przeszkadzał, ani żaden komentarz go nie stresował. To nie zmienia faktu, że zdobywa drugi punkt i nice airshot! Legenda głosi, że Maeve spędzi 20 lat w klasztorze Amamoda. No, tak było. Skąd tryb mnicha? W klasztorze Kutang Klanu.
Ale polecam, jak pracujecie w biurze, oglądajcie tego streama z kapitanem domu co 2-4 leci. Przez 8 godzin to jest połączą. A i my 5-1 jest prowadzi. Ogólnie jakieś kolejne próby skoku, tutaj akurat za mało airshotów i tak naprawdę ładny spam na górze, Mayfix 6-2. Airshotik niestety też się tutaj nie udał, tak naprawdę walki są o same splashe, ale jest nice airshot ze strony Mayfa. Mayf zgubił przeciwnika na chwilę, innego od nas. O, to stan też kastuje. To wszystko tak wina 60 FPS-ów Mayfa. Dawaj cały czat, zaprosimy, wszyscy kastować będziemy. Jeszcze jeden. Ole! Upokorzenie Radosława! Jak Mayf tu gra, to wstyd rad. Zapierdolił niego jak packą na komara. Zapierdolił. Lepa na ryj. Tak zwany. No, wygląda, że to jest pora na zemstę po upokorzeniu. Bomba w oko, kurwa. Rad widzę, stosuje taktykę strafowania na Wondera i wychodzi mu. To ty grałeś jak Wonder z 50 momentalnie stary. Ja sobie tutaj strafowałem, tak sobie for fun. No, domyśliłem się, ale mega tam kisłem momentami jak leciałeś tak jak taki kłoda i mówię, Wonder z 50 leci. Tutaj widzimy kibice piszą Radzio wygraj. Rozum mówi Mayf, ale serce mówi Rad w moim przypadku. Jeszcze, że powiesz i rozumem i... Jaki rozum? I sercem jestem za Mayfem. Gruby, chyba za mało majonezu. A, myślę, że ty za mało wpierdolę dzisiaj dostałeś. Bez kitu. A, widać... Mayf widział, że już tego nic nie będzie, dlatego się poddał i zatrzymał, żeby wykonać już kolejną... walkę w powietrzu. Magika, ale bez okna, żeby wykonać. Okrutnik, no. Oraz też ma czapkę Mainkalera. Spierdolenie Wondera. Ale 2 HP i Mainkalera się znajduje. Rada w powietrzu. Rad kreateruje. Czy zwróciliście w ogóle uwagę na tego splasha o kontener z boku? Tak. No Mayf widać, że tak jest nastawiony na wygranko, no nie ukrywam. W sensie taki game style przyjmuje, tak pod wygranko. No jest po prostu przychillowany. Game style kobry. Mayf przychillowany? Ronaldinho MG-owy. Nice shot! 18-13 dla Mayfa, 1-0 prawie. O, nie wystarczyło tutaj czasu na Minecrafta, ale wracamy tutaj do Team Fortress 2. Uff! O, nice what? Shot! Co mu tam trafił? To mid air airshota. Ale nie, to wcześniej, ten frag wcześniej, co strzelił mu directa spadając i on skraterował. Nice Mayf! 20-15. Pierwsza mapa. No kurczę, muszę przyznać. Pierwsza mapa. Ciekawie się to oglądało. Banery midu dla Mayfa. Okej, przypominam, że to jest best of 5, więc tak naprawdę jeden z naszych wojowników musi zdobyć 3 mapy, żeby wygrać cały turniej. O, tutaj akurat odbył się kolejna trampolinada w Katowice. 26 HP! O, trip prawie! Niestety, ale nadal ładny airshotik. O kurwa. Nice shot od Radosława. Czy ja mam wrażenie, że tak dużo ludzi siedzi na spekcie? O, tak, rzeczywiście. No bo tak, dużo ludzi ogląda ze spekta. Dobry wieczór. O, to jest nasza, kolejny caster. Nasza publiczność się powiększa. Zależy na maskotka jak... Nasze polskie najlepsze policzki. Dawajcie, Wonder Expert będzie. Ja będę desk hostem. Analiz desk. To też Wonder. I tutaj analizuję rozgrywkę prosto z helikoptera. Papa, ja mogę mikrofon z helikoptera zrobić. Dawaj, Fourth Desire 10. Dobra, czekaj, już ci robię helikopter symulator. Nowy quizet się załadował. Mamy Mayfa.
Pozdrawiamy serdecznie. Chyba wyjebać trzeba tableta. Dobra, proszę odpalić dźwięk helikoptera. Czekaj, odpalam. Ale nie zmieniłeś Fof Desire, masz dalej ten... Serio? Masz dalej 90. Nie wydaje mi się. A weź ustaw 40 albo 70, bo 10 to jest chyba za mało, wiesz? Aha. Dobry wieczór państwu, nadaję z helikoptera. Ustaw 70. Błękitny 24. Błękitny. MG, dobra, to... A zmień teraz na czyjegoś powa. Przy 70, przy Fof Desire 70 daj czyjegoś powa. Nie, nie zmieniło. Nie, dobra, ja nie mogę tak komentować, bo ja wiatrak trzymam w drugiej ręce. Zajebane od brata. Od Stana. To mówiłem brata. A, tego byłem... brzydki brat bliźniak. Byłem w Żabce. Jest... Odebrać paczkę i jakiś gościu zajebał czteropak. Tak przy mnie. Bez kitu. Bo czekał w kolejce. Długo się wkurwy, po prostu otworzył drzwi i wyszedł z tym czteropakiem. Tak też może. A w międzyczasie tej paparazzi 16:10 Maeve. Nie daje rady z headshotami. Tutaj słyszymy w tle w ogóle jakieś głosy kobiece. Lożki, to pewnie mama rozwiązuje coś z San... Zapytał hasło. Hasło koń mama. U mnie jest jeszcze tam osób z gitarce, pierdolają, oj, helikopter leci. No, a rad tymczasem kompromitację sfera Smiąski. Kurwa, nasrał na łeb. 18-13. Z helikoptera. U, airshot i... Słyszycie? No. Nie wiem, beka jest, jak się mieszka na jakiejś głównej ulicy, to w nocy są zawsze imby. Jakiej nocy? Jest 21. No, 19:14. Ja ej, panowie, wracamy do turnieju MG. Kurwa, zawsze jesteś najebany i coś się dzieje pod okno. Dobra, Bober, zamknij mordę. Właśnie to się nie dostałem powiedzieć. Do porządku przywołać. Czy będzie pierwszy comeback? No ci jebne, kurwa. W playoffach? No, dostałeś się 16. W lampę zapierdolę się skończy. O, jest. Dlaczego my sobie tu komentujemy, a Maciek Bober w tle? W lampę zapierdolę i się skończy. O, patrzcie na to, teraz arena, która decyduje. To jest 1-0? Tak, to jest final. Nie, to jest 1-1. A czy momencie, to jest ostatni mecz. Sprawdź sobie logo. A, co? Tabelki. To nie jest ostatnia mapa. To jest trzecia mapa, jest 1-1. Są mam jeszcze pogę. Nie puszczaj, chyba śpi. Przypomnę, że wygrany Amma Moda gra na mnie. To nie jest finał? Z jakiego finału? W ogóle z jakiego tytułu? Bo z kitu. Z Wunderem można tylko grać już po tym turnieju. Tak, bo to jest... Dokładnie. Nice! Pierdolajmy słodka z okąska. No, Maeve jak ryba w wodzie w tym momencie, nic mogę powiedzieć. O, double? No nie, niestety nie było tripla. Podbijane pod ścianą. Podbijane w powietrzu. Pa, na pięści. Maeve, kurwa. Szybka pizda pod okno. Zabrał Maxę telefon i od razu. I direct, to. I ty byś się Stan chciał z nim napierdalać? Przecież on by cię tak zniszczył. Cicho. No, cicho. Kopa na łapie. Dobra, 12-4. Tutaj dalej Maeve kontynuuje swoje strzelańsko. Oj. Pełne skupienie airshotik. O, będzie kolejny? Niestety nie zabrak po wysokości. Bliżutko. Mam nie wiem, co się dzieje, 60 FPS reaction. Ale nadal nie zmienia to faktu, że jest 59 HP i on zdobywa fraga. Bez kitu. Co tam się na czasie dzieje? 15-16-7, kolejny frag. Mamy dwa obozy na czacie, Team Rad i Team Maeve. To wiadomo. No, 18-7, a modowy zbój pokazuje swoje skillsy na jego głównej mapie. Ja osobiście jestem Team Hawajska, nie wiem jak wy. Tak. Uj, kurde. No. Z bany biją. Co, już Maeve wygrał? Kurwa, szybko. Do kościoła, kurwa. Na
dostaną raty, kurwa. Dobra, 2-1 dla Majfa w pojedynkach. Walczymy na drugi. Niestety muszę opuścić królowej. No, bo mnie wołają na mecz Team Fortress 2. Nara. Poważny biznes, e-sport i te sprawy. Poważna gierka, hajs, pieniądz, waluta. Kościół, wyłącz ten jebany dzwon. Chyba tak speech. Kurwa, w kościele mieszka. Czyżby Bobek miał blisko do tak zwanego zakurwienia dzwona? Ale czekajcie, wiecie co, jak przedłużcie finał, to o 21.37 będzie niespodzianka, kurwa. Bez kitu, ale nie wiem, czy tak się da ten finał zrobić. Okrutnik, no. Odezwał. A to wam powiem, we Wrocławiu na rynku. Jak jest 21.37, to te dzbany, te dzwony, co biją, to one barkę zaczynają napierdalać. Kartki w międzyczasie tutaj, to był atak z zasadzki. Nastek, nie, my to już nie będziemy przynosić więcej zawodników. Już jest naprawdę za dużo. Kautek, następnym razem się uda. Łazem się uda. O, łazem. Zejście z blaszki, no, nie wystarczyło tutaj. Paparazzi, o, co się stało? Gomba stomp? Co jest? Akcja gwoźdź. Tak, by the way, tak my wygra, to wygra sobą turniej. No tak. No. Trzeba wspomnieć. Oj, został przygwożdżony. Tutaj była broszka Jana. Widać... Double E i nie było tykla. Widać, że Mave w swoim życiu w klasorze spotkał niestety ciemną bardzo osobistość z zwaną Stelażem, która nauczyła go taktyki na tak zwaną blachę. No był gruby, ale się zmył. No, dzięki temu on poznał sekretny tajnik grania Spire. 7-7, oni lecą tutaj na tej mapie w łeb. To jest totalnie inna walka niż na poprzednich mapach. Ciśnie mi się na słowo. Myślę, że to mimo znanie. Wszystko będzie mapa rada, a Galiwosz wygra. Okrutnik, no. Tutaj ciśnie się cytat. O kurwa, ale właśnie. Ale Airshot, nice, Maeve! Cytat od młodego, siema, umiesz Spira? O chyba. Nie rób tak. Czemu? Nie rób. A w sumie to jest takie cringe'owe trochę, racja. No, no trwa sobie finał, 9-11 jest. Nasz RP napisał, że to cringe jest teraz. W streamie? Tak, teraz. No i to trzeba coś zrobić, widzów ubywa. Kurwa, cisną nas. No niestety, RP ale cringe napisał... na streamie był z powodu jednego cytatu, a nie z powodu naszego. No właśnie. Jakiego? A tego, kurwa, donajcie. Pewnego z ad 5. To faktycznie cringe. No. Niestety. Kto to takim... Ha, RP pewnie to ogląda smażąc frytki. Znałem, że cię mogę w Redlandzie. Także podziwiam RP i szanuję. Zjedz tę marchewkę, RP lepiej. No i z piąski dostał Mayftera. Nie, to RP był human czy ktoś inny? Bo teraz nie wiem. No, to w nie, każdym razie poproszę tutaj do Paparazziego, który cały czas podejmuje Mayfa w walce 15-13. Jest naprawdę tutaj bardzo blisko. Kolejny surfy, kolejny szocik od Mayfa, 16-13. No i wyłączy na prowadzenie. To sytuacja wygląda teraz bardziej niebezpiecznie dla Radosława. Rada. Ja bym włączył scatter beef. 17-14. Plus kład żyleta. Tutaj akurat żylety nie grają, tutaj grają potężni zawodnicy. 81 Mayf, 5 HP i są obaj na styk tak naprawdę. Na piątkę, ale tak, RP. No i Mayf beefuje, 17-15. Ograny przez mapę. Jest ze mną ciężko, bo leki odstawiłem sobie. Airshotik 18-15. No wygląda, że jest coraz bliżej zwycięstwa. Airshotik, no na styk i splashik. 19-15. One point left. No, coś zbifował tego strzała w ziemię, ale to może... O, Minecraft no, nie tym razem dla niego. Zakończenie turnieju. Tak, niestety to myje dał mi lewe MDMA i wylądowałem na odwyku. No, nie, no, Mayf. Serio? No, dobra, chujowy turniej. No, akurat mi nie podoba mi się to końcowe zagranie. Czyżby Mayf zasłużył na imię drugiego Stelaża? To drugie miejsce dajemy za ja bym bojkotował to pierwsze miejsce. Nie no, wygrałeś raz.
No, wygra tak... Rad, wygrałeś to, bo to co zrobił Mike pod koniec to było tak frajerskie, że szkoda gadać. Zrobiłem to w amoku, przepraszam. Amoku czego? No co, zwycięstwo, godne zwycięstwa byłem. No ale nadal, kurwa, no ta rakieta była niepotrzebna. Bo tak, miałeś przewagę paru punktów, czemu po prostu nie zagrałeś normalnie do końca? Przepraszam bardzo. I ja niestety chciałbym tutaj taki pomysł mam, żeby zdyskwalifikować Mayfa, odebrać mu zwycięstwo, zagranie Gojozy. Dziękuję. On szowi, nie, no on to Heli chyba w ogóle do turnieju nie powinien zostać dopuszczony. No to też fakt. Ale nie powiem, że spodziewałem się Heliego w finale, bo jednak gra taki styl po prostu, że nieważne, że ktoś strzela lepiej od niego, że on to ugra. Ale no, Rad go zbił, więc... To teraz... Rad poznał pojedynki, jego techniki. Finałowa walka z sekretnym bossem, czyli z Wonderem, dalej. To tak jak jest awantura Okasa i to jest pojedynek z Mistrzowie. Dokładnie. O co chodzi o awanturę Okasę, kurwa? Nie wiem. Okasę, kurwa! Nie no, ale oni się licytowali, ale to były jakieś pytania, co tam było? No tak, były pytania, były trzy drużyny, była zielony, żółty, niebiescy i jeśli i od drużyny, która wygrywała, potem podejmowała drużynę mistrzów. No ale jak się wygrywa, kurwa, co ty licytujesz? No normalnie, obstawiałeś hajs, na przykład jedni dawali 300, drudzy 200, trzeci 100, jako tak? Jako odpowiedź i na pytanie. Było pytanie, jak ktoś dobrze odpowiedział na pytanie, to zgarnia całą pulę, którą tam wrzucili. No taki mem jest śmieszny, ale mnie zbanujecie, to nie powiem. No a to może lepiej nie. Mayf, dobra, zapraszam na monodę. Na koniec pytanie, czy chcecie jeszcze coś skomentować, Mayf, Rad? Dodać jakieś słówko na koniec? Rad zwycięzca tegorocznej edycji. Może jakieś słówko? Mayfa lagowało. Sprawiedliwa wygrana. No no. No to dobry co, akurat, stara jest gamerką, kurwa, quizowania. Mayf teleportował się między przestrzeniami. Mayf top 1 sold w Polsce. Może załamać, żeby potwierdzone, brawa. Znaczy, w sumie nie brawa, ale potwierdzone. Najlepszy sold w Polsce, ale ten ostatni frag no, zostawia niesmak. Ale to Stelaż ale wygrał z ukrytym zawodnikiem Taylorem. Właśnie, tak jakby jeszcze Mayf musisz udowodnić jedną rzecz. Jeszcze musisz Stelaża pobić z shotgunami, bo no, on jest najlepszym polskim soldem z shotgunem. Przynajmniej tak teraz określa. Teraz udowodniam jeszcze, że jestem królem Amomoda. Nie mogę gadać. Mayf jest pojebany z tego względu, że kończy się pojedynek, on dalej napierdala. A no tak to jest, jak się weźmie zbyt późno przed treningówkę. No, napierdalałem się od Realu przed pojedynkiem, no to zaczęło działać. Dobra, w takiej sytuacji ja myślę, że się żegnamy z wami. Dzięki w ogóle za oglądanie tego streama. Nie sądziłem, że w ogóle tak dużo osób może chcieć oglądać ten stream, wliczając MG Majka. Zrobiłeś to, co ci pisałem super, czy nie? Było to, czy nie? Wiesz, o co mi chodzi. Nie. A, tak było. Ominęło mnie. Ja jeszcze tylko w sumie dodam na koniec, ponieważ Tyler tutaj został zdemaskowany. I okazało się, że Tylerem jest gracz o nicku Solar z awatarem worka na śmieci z napisem wąszu. Tak, czyli w sumie by się zgadzało. Tak naprawdę Tyler został dopuszczony z tego względu, że to było wcześniej umówione. Ponieważ chcieliśmy, żeby nowi gracze nie mieli takiej presji przeciwko wąszowi z tego względu, że wąszu grał w jakichś wyższych tierach i wiem, że część graczy po prostu mogła się stresować z tego powodu i z góry już tak jakby myśleć, że nie ma szans na wygranie tego meczu, dlatego myślę, że to było niezłe rozwiązanie, może efekty końcowe nie były najlepsze, ale nadal no, nie wiem, pozostaje tak naprawdę dla was komentarz pod kątem tego, jak to się skończyło. Ja zrobię kanał też na feedback pod kątem tego MG i mam do was taką prośbę, żebyście tam napisali rzeczy pod kątem tego turnieju, które waszym zdaniem się były fajne, podobały się, czy też nie, organizacyjnie i nie tylko, bo wiecie, ja ten turniej też będę powtarzać za rok na MG Silesii. Miejmy nadzieję, że się odbędzie w 2021 roku w Katowicach, jako ostatnia LAN Silesia. Więc wrócimy do tego turnieju na dobrą sprawę za rok i po prostu będę czekać na wasze komentarze. Jeśli chodzi o drabinkę, to drabinkę ja zupełnie później, bo domyślam się, że raczej żaden z graczy nie aktualizował tych wyników w trakcie tych rozgrywek finałowych, więc pewnie bym musiał sobie je ze streama potem przepisać.
No i to w sumie tyle. Stan, jak się bawisz? Tak zapytam, przerwę ci w trakcie, ale jak się bawisz? Bo widzę to, co się dzieje na samym. Park trampolin. Nie, nie, moim zdaniem nie. Supra to była lekka maniona to, co się stało, ale dobra, bo nie wszyscy administratorzy o tym wiedzieli. Znaczy, jak dla mnie największy problem tak naprawdę, w sensie problem, też nie do końca problem, bo nie było żadnego ustawiania grup, no i to też mógł być właśnie jednocześnie problem, ale na przyszłość chyba rzeczywiście lepiej będzie zrobić seedowanie grup, bo no takie sytuacje jak na przykład grupa śmierci w jednym, gdzie na przykład inna osoba to miała praktycznie trzy łatwe wygranka czy coś, to trochę słabo. Można było to lepiej zrobić względem seedowania, no ale cóż. Dobra, czy po jeszcze nie było za bardzo na czym seedować, musielibyśmy zrobić jedną wielką grupę i grać w system szwajcarski, to mogłoby być alternatywne rozwiązanie. Stare, no byśmy bazowali bardziej na tym, jak myślimy, że ktoś gra, no jak nie wyjdzie, no to już przecież nie nasza wina, nie? No teoretycznie tak, ale jednak ja chciałem to też, żeby było trochę losowe, żeby nie było żadnych akcji, że to może być nieuczciwe, albo że chcę, żeby ktoś miał łatwiej w trakcie tego turnieju. Tak ci powiem, tak było to losowane. Nigdy wszystkim nie dogodzisz, więc no nie wiem, losowanie grupy było chyba najbardziej sprawiedliwe, według mnie, no ale mówię to tylko według mnie. Dobra, my tutaj kończymy streama, jak coś to po prostu zostawcie komentarze na kanale na Discordzie, który zaraz stworzę. Dzięki za oglądanie i miłego wieczoru. Valorant. Mike był tą niespodzianką?